Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam serdecznie. Edyta Pazura. Właścicielka marki Sky and Soul. Partnerem podcastu jest kuchnia Wikinga. Catering dietetyczny. Dzisiaj u mnie Sylwia Gaczarek. Dzień dobry. Cześć. Długo nie było u mnie kogoś, kto potrafi grać na trzech instrumentach. O! Naprawdę, patrząc na to, można powiedzieć, że jesteś wybitną jednostką, która gra na flecie, organach i trójkącie. O, bardzo miło, dziękuję. I też jak ja. Masz duży sentyment do serialu Californication. O jezu, na maksa. Kocham ten serial. Ja też. ten serial. Yeah. Moim marzeniem jest kupić sobie kiedyś takie stare Porsche. I moim. Ja tak? nawet mam tatuaż Henka Moody'ego na, na ciele. Jezu, Hank Moody po prostu jest dla mnie niesamowitą postacią. W ogóle ten cały serial jest mm -hmm. fenomenalny. I wyobraź sobie, że to był pierwszy serial, jaki obejrzałam w swoim życiu. Ja nie lubiłam wcześniej seriali. I zaczęłam. Z wysokiego celu. Tak, tak. Ja mam nawet płyty DVD, naprawdę, bo tego serialu nigdzie nie ma na żadnych mm -hmm. platformach streamingowych i zawsze żałuję, bo to było tak, że jak nie miałem czego oglądać, to wie, a Charlie Rankel i Hank Moody, to są Dokładnie. przyjaciele tacy, którzy można gościć w swoim domu e, dość często. Często przeklinasz, więc powiem ci, że tutaj możesz <laughs> bez problemu e, to robić. Ty zawsze chciałaś być popularna? powiem ci, że nigdy w życiu o tym nie myślałam. Naprawdę. I to się stało samo. No ale dość mocno temu pomagałaś, bo w 2009 roku założyłaś konto na jakimś serwisie blogowym, a równocześnie tam jest trzy konta, więc tak. to trochę pokazuje, że to trzech razy sztuka i wzięłaś wszystkie trzy. Tak, tak. Wiesz co, tak naprawdę u mnie cała moja obecność w internecie wzięła się głównie z samotności i z chęci zmiany swojego życia. Ja mm -hmm. wtedy byłam w związku z dużo starszym facetem, i tak trochę nie wiedziałam, co się będzie działo po zakończeniu tego związku, i bałam się swojego życia. Mm -hmm. Więc w pewnym momencie odsunęłam się od wszystkich ludzi, którzy byli wokół mnie mm -hmm. i zaczęłam sobie pisać na takim portalu jak Ask FM mm -hmm. I, I powiem ci, że to był dla mnie wtedy taki rodzaj terapii. I kompletnie nie myślałam o tym, żeby w ogóle gdzieś pokazywać swoją twarz. Ja po prostu byłam Sylwią Gaczorek, a mm -hmm. jeszcze. Mm, nie wiedziałam do końca, jak to działa, więc zamiast sobie wymyślić jakiś nick, ja tam podałam swoje imię i nazwisko, gdzie tak naprawdę ludzie mogli mnie znaleźć na Facebooku, ale ja nie wiedziałam, mm -hmm. czy tak to działa. Po prostu ja tam raczkowałam i, i potrzebowałam kontaktu z ludźmi, których nie miałam na co dzień w swoim życiu, więc uciekłam właśnie w ten kontakt taki z internetem. Mm -hmm. I później. Zaczęłam pisać coraz więcej, zaczęłam mieć jeszcze bliższy kontakt z, z osobami, które do mnie pisały, zaczęłam mieć tych pytań bardzo dużo. Bo ty w ogóle wiesz, na czym polegał ask? Mhm, że zadajesz pytanie, odpowiadasz. Dokładnie. Ale tam, tam się dodawało zdjęcia, ale ja dodawałam te zdjęcia bez swojej twarzy. Mhm. W sensie tam zawsze była jakaś wiesz, sylwetka, ręce, coś. I, i pamiętam, że raz nagrałam taki filmik, miałam dobry humor i zauważyłam, że blogerki tak śmiesznie sobie malują brwi że mają takie bardzo czarne, wyrysowane mm -hmm. i wrzuciłam taki filmik na ten Ask, gdzie pierwszy raz było widać moją twarz, gdzie sobie właśnie wyrysowałam te brwi i, i po prostu się tam śmiałam i cieszyłam i wtedy dopiero ludzie zobaczyli, jak wyglądam i to było takie przełamanie, że później zaczęli do mnie pisać, Sylwia, a może załóż bloga, może będziesz pokazywał jakieś swoje stylizacje, bo ja często wrzucałam tam swoje stylizacje, ale to była sylwetka bez twarzy. Mm -hmm. No i tak założyłam bloga i, i robiłam to konsekwentnie, bardzo to lubiłam, lubiłam robić te zdjęcia, aczkolwiek to był dla mnie też nie najlepszy czas, bo ja bardzo dobrze odnajdowałam się w tej sieci, mhm. Czułam się z tym dobrze i jakby... Mm, Psychicznie czułam, że odżyłam, że odpoczywam, ale wszyscy wokół, z którymi miałam do czynienia, śmiali się z tego. Więc ja też czułam taką szyderę, wiesz, i miałam y, zupełnie dwa odbiory. Jeden to był odbiór takich ludzi, wiesz, którzy są wokół mnie, którzy się z tego śmieją, nabijają, wiem, że rozmawiają o tym za moimi plecami. A z drugiej strony czułam niesamowite wsparcie y, wśród osób, których tak naprawdę nie znam. To było, wiesz, za, za, za szybą, za, za ekranem. No ale początek tego powiedziałaś, że wziął się z samotności. Tak. To na czym polegała ta samotność? Ile wtedy też y, miałaś lat? No to jest 13 lat e, temu, tak. czyli powiedzmy około 19, tak. 19 roku życia. No to na czym polegała ta samotność, będąc tak dorastającym człowiekiem? Ja całe życie pracowałam i wiesz, ja nie miałam takiego czasu na imprezy, na mm, pielęgnowanie znajomości. Ja byłam mocno sfokusowana na pracy. Więc mm -hmm. jeżeli jesteś mocno sfokusowany na pracy, to tak naprawdę nie masz tego czasu, żeby wyjść ze znajomymi. Nawet nie masz czasu, żeby poznać tych znajomych, mm -hmm. żeby, żeby mieć z nimi regularny kontakt. I gdzieś tam te moje wszystkie znajomości się podcinały. No i jeszcze jak się rozstałam z tym moim chłopakiem, mm -hmm. to po prostu ja poczułam w pewnym momencie, że ja nie mam nikogo. To był pierwszy taki etap, że ja nie mam nikogo, że nie mam z kim porozmawiać. Wiesz, jak jesteś w związku, to zawsze masz kogoś do rozmowy. Jak jesteś sam i, i w zasadzie nie masz niczego mm -hmm. poza tym związkiem, nie masz żadnej innej osoby, to nagle się okazuje, że ty nie masz do kogo otworzyć buzi. I wydaje mi się, że jesteśmy, że ludzie w ogóle potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. Jedni bardziej, drudzy mniej, ale jednak potrzebujesz y, czuć, że ktoś jest, że jest jakaś relacja, a ja mm -hmm. miałam tylko pracę. To w tamtym momencie wziął się ten lęk przed samotnością? Lęk przed samotnością chyba miałam od zawsze, ale wtedy rzeczywiście mm, on nabrał takiego trochę innego znaczenia mm. dla mnie. Tak, tak. Bo też swoje wypowiedzi formułujesz w ten sposób, że masz e, bardzo dużo z dziecka i to wynika z tego, że w dzieciństwie nie miałaś zbyt wiele, szybko wkroczyłam w dorosłe życie i poszłam w wir pracy. To praca była dla ciebie ucieczką. Z jednej strony tak, aczkolwiek z drugiej strony z drugiej strony, praca była dla mnie wielką możliwością zmiany mojego życia. Mm -hmm. To co najbardziej chciałaś w niej zmienić? W pracy czy w swoim w życiu? życiu? W życiu. Przede wszystkim mm, chciałam dojść do takiego momentu, kiedy nie będę się bać, że zabraknie mi na chleb. Mm -hmm. Czyli ten aspekt finansowy. A to jeszcze wracając do samych początków, bo wydaje mi się, że to też się dość mocno klarowało, bo był taki romans w tym twoim życiu internetowym, że ty miałaś być taką fitnessiarą chyba. Nie. Nie? Nie. No ja to tak trochę, trochę widziałam, że też odnajdywałaś siebie w jakieś tam w jakichś spotkania z Dane. Tak, ale wtedy nie była fitnessiarą. Kompletnie. To ja no, wiem, tam siłownię. wy przerabiałyście rzeczy, ona robiła to i ty też to na pewno robiłaś. Tak, tak, tak. Natomiast ona wtedy w tamtym etapie mm, nie była fitnessiarą. Ja mm -hmm. zawsze lubiłam chodzić na siłownię, zawsze dbałam o siebie i po prostu też siłownia trochę była taką ucieczką od mojej takiej y, niespokojnej duszy, wiesz. Mm -hmm. Ja jestem, w moim życiu jest totalny rozpierdol. I, i, i wiesz, ja robię duże rzeczy i, i czasami mam tak dużo tych emocji w sobie, że ja zawsze muszę gdzieś te emocje y, ulotnić. I ja nie chcę krzyczeć na ludzi, mm -hmm. nie chcę być. Nie miłą więc ja wolę iść na siłownię, pobiegać sobie. I po prostu ja wychodzę z tej siłowni i, i czuję spokój. I tak było zawsze. I dlatego chodziłam na siłownię, ja nie byłam żadną fitnessiarą, coś ty. No, bo mnie to tak zmyliło, bo tam były zdjęcia zdrowego żywienia. A no to tak, oczywiście. Tak, jakby te, te rzeczy po prostu jakoś tak mocno się określały po prostu nazewnictwo tego profilu w mojej głowie, bo kiedy się nie śledziło tego na bieżąco i przeglądałem to dzisiaj mm -hmm. z perspektywy tego, co się działo wtedy, to mówię, no może tak, ale ta świadomość branży wtedy też. Była zupełnie inna. A miałaś jakieś idoli, idolki, kogoś, kogo mogłaś obserwować i chciałaś być trochę jak ten ktoś? Nie, dlatego, że ja nigdy nikogo w internecie nie obserwowałam. Nigdy. Ja po prostu weszłam w ten świat, totalnie nie mając żadnej świadomości. Ja zakładając w ogóle sobie ten Ask FM, mhm. ja nie wiedziałam, że jest coś takiego jak blogerka. Przysięgam ci, ja żyłam w ogóle w jakiejś innej czasoprzestrzeni chyba. Bo przysięgam, że nie śledziłam nikogo z internetu, nie wiedziałam, co to jest. I dopiero jak znalazłam się na tym asku, mm. ludzie zaczęli mi mówić, Sylwia, załóż bloga. Co to jest w ogóle blog? Nie wiedziałam, totalnie nie wiedziałam. Wow. A ask w ogóle pokazała mi moja młodsza siostra. I, i to też, gdyby nie ona, to, to by się to pewnie nie zaczęło. Lawirujemy też dookoła tej samotności i tego, jak mówisz, że. Zaczęłaś, że szukałaś, jakby w pracy, wpadałaś w ten wir, żeby po prostu mieć na chleb. W filmach mówisz, że nie miałaś łatwego dzieciństwa i starcu. Dodając chwilę później, że zawsze miałaś cholernie trudno. Na czym polegały te wszystkie trudności? Ojej, wiesz co. Mm... Jak by to powiedzieć? Wiesz co, ja mogłabym ci powiedzieć wszystko i ja nie mam z tym Świetnie. problemu, natomiast wiesz co, teraz moja rodzina jest w takim trudnym okresie, wiesz, mamy żałobę i też nie chciałabym nikomu sprawić przykrości, więc pewne rzeczy pozwól, że ominę, natomiast, mhm. y, natomiast y, uważam, że w ogóle moja droga jest bardzo ciekawa i, i kiedyś chciałabym na pewno na, na ten temat napisać książkę, bo uważam, że mogłaby być inspiracją dla innych, ale... Przechodząc do Twojego pytania, powiem Ci, że w mojej rodzinie pojawił się pewien problem, taki, że nie było po prostu pieniędzy i było nam bardzo, bardzo ciężko. Tata stracił pracę, mama zajmowała się czwórką dzieci, więc gdzieś tam ten temat pieniądza ciągle się przewijał, wiesz, jakieś tam narzekanie i, i trudności z tym związane. I ja jako młoda osoba zaczęłam sobie w głowie szukać rozwiązań, jak to można zrobić, żeby mieć te pieniądze. I zaczęłam się zastanawiać, może ja bym poszła do pracy, może ja bym zarobiła wiesz, jakąś kasę, żeby było łatwiej. Partnerem żurnalisty jest Engokars. Natomiast... I już wtedy poczułam w swojej głowie jakąś taką żyłkę, wiesz, biznes umy, że ja mhm. mogę zrobić to, to, to i tamto i że nie ma rzeczy nieosiągalnych, że po prostu nie wystarczy narzekać, bo narzekaniem nic nie zmienimy, tylko że trzeba działać. Mhm. I my mieliśmy w domu taki bardzo trudny okres przez 2-3 lata, gdzie rzeczywiście odbiło się to na mnie... W na takiej zasadzie, że po prostu ja nie mogę przestać pracować. Mhm. Mam coś takiego, że, że, że rzeczywiście łatwo jest mi mm, pracować, łatwo jest mi osiągać mhm. pewne rzeczy yy, i dążę do, do tego, żeby, żeby czuć się po prostu stabilnie, finansowo i bezpiecznie, mhm. aczkolwiek wydaje mi się, że mentalnie jestem tym samym człowiekiem, co byłam kiedyś. Czyli wiesz, jakby trochę mam taki syndrom biednego człowieka, wiesz, że, że mam dużo rzeczy... Inwestuję sobie w sporo rzeczy, ale jednak jestem bardzo oszczędna, bo nigdy nie chciałabym wrócić do tego, co było. I, i nie wiem, wydaje mi się, że nie emanuję tak y, tym, co mam, mhm. bo nawet do końca świadomie nie wiem, że to mam. To, czy to ma sens? Jak najbardziej to. To przejawia jakiś zarys, zarys sensu tego, co mówisz i też znalazłem jakiś tam właśnie fragment wypowiedzi, że właśnie tata pracował kiedyś za granicą, no to też tak. dość jasno otwierało mi drzwi, że ten aspekt później. finansowy był na pewno kluczowy. To było później, to było później i... Wiesz, to był bardzo trudny czas dla naszej rodziny, dlatego, że kiedyś nie mówiło się o takich rzeczach jak depresja, mhm. wiesz, jak, jak jakieś takie trudności, wiesz, w życiu. I, I zwłaszcza mężczyźni gdzieś tam wszystkie te swoje takie negatywne emocje akumulowały. Ja myślę, że mój tata wtedy miał bardzo trudny czas, bo stracił pracę, którą kochał i rzeczywiście gdzieś, gdzieś tam się poddał. No ale później pojechał za granicę i już było nam łatwiej. Natomiast mnie już w tym domu cholera nie było, więc, więc ja pamiętam te trudne czasy. Mhm. Natomiast fajne jest to, że moja mama jest niesamowicie zaradną kobietą. Wiesz, I u nas, kiedy patrzyłeś na nas z boku, nigdy byś nie powiedział, że o Jezu, że, że tam nie ma czegoś. Mhm. Zawsze byłyśmy ładnie ubrane, czyste. Też mama nas dobrze wychowała, wiesz, bardzo mocno stawiała na kulturę osobistą, wiesz, na, na to, żebyśmy były empatyczne. Mhm. Więc przekazała nam bardzo fajne wartości, a jedyne, czego nie mieliśmy, to właśnie tych pieniędzy. W gruncie rzeczy to mało patrząc na to, co dostaliście. Tak. Że pieniądze tak naprawdę nie były najważniejsze. Ale tutaj przechodzisz tak dość sprawnie do tego, powiedzmy, nastoletniego. Dobrze, dobrze, życia. to okay, to jeszcze wracając do moich trudności. Nie, no jakim byłaś dzieckiem? Tak dużo wcześniej. Jakim byłam dzieckiem? Mhm. Mm. Ostatnio zadała mi pani to samo pytanie na terapii. Nie wiem, jakim byłam dzieckiem normalnym. Byłam dzieckiem, które do pewnego momentu lubiło się uczyć. Mhm. Uwielbiałam śpiewać, tańczyć, występować. Lubiłam, jak tata nagrywał nas z kamerą bardzo mhm. mi się to podobało. Byłam bardzo opiekuńcza, no bo miałam młodsze siostry, więc uwielbiałam się nimi opiekować. Jak wracałam ze szkoły, to od razu zajmowałam się nimi i to sprawiało mi naprawdę dużą przyjemność. Mm -hmm. Aczkolwiek wkurzało mnie to, że na przykład, jak chciałam się na jakąś randkę z łowakiem, już to były pierwsze chodzenie za rękę, to musiałam być z siostrą, a siostra później wszystko mówiła mamie. Natomiast byłam opiekuńcza, yy, ale też taka trochę byłam. Yy... Zagubiona. W sensie y, zupełnie inna stałam się idąc do gimnazjum, i to też jest taki trudny okres mojego życia, dlatego że ja w tym gimnazjum miałam przerąbane. Ja byłam szykonowana, mm. byłam wyzywana. Wiesz, ja po prostu, jak, jak jest taka osoba, której nikt nie lubi i w którą wszyscy rzucają gumami do rzucia, to to byłam ja. I, I wtedy zmieniło się bardzo dużo w moim życiu. Ja byłam wtedy zamknięta, ale też trochę taka y, buntownicza. Miałam różne myśli, niezbyt fajne, wiesz, na swój temat, nie lubiłam siebie, i też w, miałam taki okres w swoim życiu, że y, byłam ładnym dzieckiem, mm -hmm. naprawdę. Później byłam brzydkim dzieckiem. <laughs> Jak patrzę na zdjęcia, to naprawdę moi znajomi nie mogą uwierzyć, że to ja. Mm -hmm. Serio. To jest, to jest taka różnica. I właśnie kiedy poszłam do gimnazjum, to gdzieś tam ten mój wygląd się zmienił. Natomiast wiesz, ja mentalnie dalej byłam w tym punkcie, gdzie jestem brzydka po mm -hmm. prostu, niezbyt ładna. I, i zawsze patrzyłam z podziwem na moje ładne koleżanki w klasie, ale w tym gimnazjum zainteresował się mną naprawdę przystojny chłopak. Naprawdę przystojny chłopak. I chciał do mnie numer telefonu. I ja myślałam cały czas, wiesz, pomyśl sobie, co, co czułam wewnętrznie. Cały czas myślałam, że on się założył z kolegami, żeby wyrwać najbrzydszą dziewczynę w szkole. Przysięgam, cały czas tak myślałam, więc ja nigdy nie dałam mu tego numeru, ale w końcu zdobył ten numer po miesiącu od moich koleżanek i zaczęłam się z nim spotykać, ale wiesz, no to był taki związek, wiesz, gimnazjalne, chodzenie mm -hmm. za ręce, przytulanie się, wiesz. Yy, i, I wtedy tak sobie, wiesz, będąc z nim, myślałam sobie, mm -hmm. Boże, on jest taki piękny. Jak on może chcieć być z taką brzydką dziewczyną? Po prostu ja miałam siebie za, za kogoś y, niewartego uwagi. Też przez to, że miałam przerąbane w szkole i, i rzeczywiście byłem szykanowana gdzieś tam, wiesz, y, po, y, po ścianach y, były wypisane różne wyzwiska i na mój temat i zawsze to było gaczorek, gaczorek. Nawet, wiesz, nauczyciele mnie y, przywoływali do psychologa i psycholog zadawał mi pytanie czemu ci ludzie tak na mnie piszą? Ja nie wiem czemu oni tak na mnie pisali i ja też do dzisiaj nie wiem, dlaczego niektórzy ludzie mnie nie lubią, bo wydaje mi się, że Jestem szczerą osobą, mhm. która gdzieś tam nie wchodzi nikomu w drogę, ale ten okres z mojego gimnazjum był naprawdę straszny, bo doszło do tego, że dostawałam liść, wiesz, liściki z pogróżkami, że mi y, wyleją y, na twarz kwas jakiś, żeby mi popalić twarz, że ktoś tam przyjdzie pod szkołę i że mnie zajebie. Wiesz, po prostu takie miałam wiadomości, i ja byłam z tym wszystkim sama, bo nie chciałam y, dostarczać mojej mamie problemów. Więc mhm. byłam z tym sama, zmagałam się z tym sama, i tak bardzo bałam się do szkoły chodzić, że przez miesiąc byłam na wagarach. Tylko przerażające jest to, że mówisz, że nie wiesz, z czego to wynikało. Nie wiem. Nie mam zielonego, zielonego pojęcia, z czego to wynikało. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że to chodziło o tego chłopaka. Ale nie wiem, czy tak było. Hmm. To jest strasznie, strasznie ciekawe, no bo jednak to jest, to jest przerażające. to jest taki tak. hejt. To jest, powiem ci tak, jak czasem ktoś mnie pyta w internecie, czy nie boję się hejtu, nie. Ja się już teraz niczego nie boję. Mnie takie komentarze typu, jesteś brzydka, jesteś za gruba, jesteś taka, czy taka, kompletnie mnie nie dotykają. Mhm. Ale to, co miało miejsce wtedy w tym gimnazjum, było dla mnie naprawdę przerażające i ja myślałam, że mnie nic nigdy gorszego w życiu nie spotka. I, i, i to było naprawdę złe. Dlatego teraz, jak spotykam w swoim życiu kogoś, kto gdzieś tam jest na uboczu i wszyscy inni po prostu... Wiesz, chcą naskoczyć na tą mm -hmm. osobę, to ja zawsze stanę w obronie najsłabszego. Zupełnie naturalne. Tak. To jak jako dziecko zbierałaś się z tego? No bo jednak dzisiaj mamy trochę inne narzędzia, wiemy, jak się posługiwać własną psychiką, jak sobie tłumaczyć niektóre rzeczy, a kiedy jesteś dzieckiem i trzymasz to wszystko w sobie, tłumisz te, te emocje, to jak wyglądało to wtedy? No wtedy na pewno wyglądało to tak, że wiesz, że uciekałam właśnie w te wagary, mm -hmm. mimo że zawsze byłam dobrym uczniem, w sensie nie miałam problemu z tym, żeby się uczyć i zapamiętać mm -hmm. coś, coś na pamięć, to naprawdę bardzo mocno opuściłam się w tej szkole i przez to, że chodziłam na te wagary, na przykład, miałam zagrożenie z WF-u. Tak, tak, mówiłaś panią z Panem, to wiem. <laughs> tak, to też miałam problem. Jezu, powiem ci, że przysięgam, zrobiłam to, to nieumyślnie, wiesz, spojrzałam, zobaczyłam, wiesz, posturę męską i okazało się, że, że była to pani i naprawdę miałam przerąbane i później bałam się też chodzić na WF, więc w ogóle to, to był ciężki dla mnie okres i radziłam sobie to na pewno z tym tak, że podpalam papierosy, myślałam, że jestem dorosła, mhm. wiesz. Um, i, I co? I jakoś tak wszystko we mnie się kumulowało bardzo, bardzo mocno, więc te emocje gdzieś tam były w środku, ale mhm. zmieniając szkołę, i idąc już do nowej szkoły, mm -hmm. nagle stałam się osobą, która była najbardziej popularną osobą w szkole, którą wszyscy lubili. Więc miałam taki mega dysonans, że są ludzie, którzy mnie nienawidzą w tym gimnazjum, a później idę do nowej szkoły i tam jest zupełnie na odwrót. I ja tam mm -hmm. odżyłam. Okej. Okay. To mówiłaś o tym, że ty dostawałaś od mamy wszystko, a jak mama miała z tobą? Se... Rozwiń to. No. Czy byłaś trudnym dzieckiem do wychowania? Myślę, że w okresie gimnazjalnym byłam trudnym dzieckiem. Wiesz, chodziłam na wagary, ci ludzie dzwonili do mojej mamy, czemu córka chodzi na wagary, czemu córki mm -hmm. nie ma, więc, więc na pewno miała trudność w wychowywaniu mnie. Mm -hmm. Aczkolwiek nigdy nie byłam, nigdy się nie buntowałam. Jak moja mama mi powiedziała, że nie mogę iść tu czy tam, to nigdy tego nie robiłam. Moja mama też bardzo się bała. Y że szybko zajdę w ciążę, więc też, wiesz, nie ufała mi mm -hmm. kompletnie, mimo że w ogóle to, to, to długo, długo jeszcze nic nie było. Natomiast bała się, że po prostu ja mogę popaść w jakieś złe towarzystwo i że mogę się złapać, wiesz, jakichś narkotyków czy, czy czegoś takiego. Mm. I skutkiem tego było to, że ja naprawdę po, po szkole siedziałam cały czas w domu. Ja nie chodziłam na szkolne mhm. imprezy, dyskoteki, na spotkania z przyjaciółmi. W zasadzie i tak nie miałam tych przyjaciół, więc nie miałam gdzie chodzić, ale nawet nie miałam takiego, wiesz. To dlaczego twoja mama tak o tobie myślała? No bo to jest. Dlatego, dość... że urodziłam mnie bardzo młodo mhm. i byłam jej pierwszym dzieckiem i wydaje mi się, że po prostu nie chciała, żebym miała trudno w życiu. Okej. Okay. Czyli po prostu gdzieś chciała wykluczyć to, co stało się. Jej samej. Powiedziałeś coś, te... powiedziałeś coś takiego, że przeżyłaś coś bardzo przykrego jako nastolatka, przez co popełniłaś kilka błędów. Jakie to były błędy? Hmm. <ścoughs> Gdzie to powiedziałam? U siebie na kanale i powiedziałeś, że kiedyś powiesz, co to było, mhm. ale o to nawet nie pytam, ale zastanawiałem mnie błędy. No to już ci powiem. Wiesz co? Mm, na przykład y, czymś, czego kiedyś bardzo żałowałam. Mm -hmm. teraz, mam, teraz mam to w dupie, ale kiedyś bardzo żałowałam tego, że mm, po prostu. Od początku. Czułam się tak mocno zbombardowana tymi wcześniejszymi moimi doświadczeniami z życia mm -hmm. i tym, że, że gdzieś tam czuję jakąś tam w sobie pustkę i takie mm, poczucie nicości, że, że w pewnym momencie chciałam udowodnić y, całemu światu, że ja coś osiągnę. I uważam, że poszłam złą drogą, bo spotkałam na swojej drodze koleżankę, z którą się bardzo mocno trzymałam. To była taka wiesz, seks bomba. Przepiękna dziewczyna. Mm -hmm. I ona bardzo mocno szła w takie sesje, wiesz, rozbierane, ona współpracowała z Playboyem, z CKM wiesz, z takimi po prostu magazynami dla dorosłych. I ja sobie pomyślałam, że mm, to jest fajne, że w sumie, wiesz, można sobie tym coś udowodnić, że, że, że pokażesz ludziom, że jesteś piękna. I ja taką sesję zrobiłam, z czego nie byłam nigdy dumna. Mhm. I wtedy uważałam kilka lat temu, że jest to po prostu najgorszy wstyd ever, że ja w ogóle podjęłam się takiego tematu, ale finalnie po skończonych zdjęciach nie podpisałam umowy, więc to się nigdzie nie pojawiło poza um, poza jakimś tam chyba blogiem tego fotografa, ale ja czułam się po prostu tak źle na tej sesji, tak bardzo niekomfortowo, że już uczestnicząc w tej sesji zdjęciowej, ja po prostu czułam się bardzo źle. I wiedziałam, że to nie jest nic mm -hmm. dla mnie. I to mi totalnie nic nie dało. I to spowodowało, że jeszcze bardziej się czułam źle, wiesz. Jakby nie zbudowało to w żaden sposób mojej samooceny i mojego myślenia o sobie. Dzisiaj, jak patrzysz na te zdjęcia, nie wiem, czy możesz patrzeć, czy masz dostęp... Luz. Okej, okay, czyli masz... Ich. Mam totalny luz, wiesz. Ja w ogóle bardzo lubię kobiece ciało. Bardzo mm -hmm. mi się to podoba. Podobają mi się akty, podobają mi się zdjęcia topless, które są zrobione ze smakiem. Natomiast, wkraczając w ten świat internetu, ja Panicznie bałam się, że to gdzieś wypłynie. Panicznie. A teraz mam to gdzieś. Ale to, jak mówisz o tym w perspektywie błędów, no to myślę, że sama się uśmiechasz. Uśmiecham się, dlatego że wiesz, że ja robiłam dużo różnych rzeczy, żeby po prostu powiedzieć sobie, Sylwia, jesteś fajna. Ale droga była zła. Mi się wydaje, że ty na każdym momencie sobie raczej w wręcz odwrotnie tego, czego się najbardziej obawiasz, trochę, że Sylwia jesteś głupia, ty tak chyba sama sobie trochę. O, nie w życiu. Ty Absolutnie. sama sobie trochę ujmowałaś. Ja czytając o tym, o czym jak ty mówiłaś, już zahaczając o związki, o siebie w związkach, o tym, jak ty mówiłaś o sobie, ty zawsze mówiłaś sobie in minus. No tak, że masz kompleksy, bo masz jakieś łydki, bo coś, no jakby... Jezus, skąd ty to bierzesz, łydki, no? Nie lubię swoich łydek, naprawdę. No wiem, no ale zobacz, jeżeli mówimy, że to był błąd, no pomyśl sobie, co to jest za błąd. Żaden, ale wiesz, ja mówię ci, wiesz, z, 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 z takiej perspektywy osoby, która jest tutaj w tym momencie i pięć mm -hmm. lat temu dla mnie to była jakaś tragedia, ja sobie to wyrzucałam, ja nie mogłam spać w nocy, ja się katowałam myślami, że po co ci to dziewczyno było? A uważam teraz, że wszystko jest po co. Gdybym miała zrobić to jeszcze raz, zrobiłabym to jeszcze raz, ale zrobiłabym ładniejsze zdjęcia. Trochę pytałem <grym> o, o ten wątek mamy, bo też ta wasza relacja wydaje mi się dość mocno taka bliska, no bo powiedziałaś swojej mamy o swoim pierwszym nieudanym razie w wieku 19, 19 lat. Tak. Zawsze miałyście taką relację? Nie. Nie. To na czym ona powstała? Powstała na tym, że ja zawsze miałam taką dużą chęć posiadania szczęśliwej, fajnej rodziny i robiłam wszystko, żeby mieć taką rodzinę. I nawet kiedy były momenty w naszej rodzinie, że było gorzej, mhm. to i tak ja miałam to gdzieś i kosztem nawet swojego samopoczucia, chciałam mieć zajebistą rodzinę. I stąd też teraz taki bliski kontakt z moją mamą. Moja mama w ogóle jest rewelacyjną kobietą. Natomiast ona się bardzo zmieniła na przestrzeni lat. Kiedyś była taką, wiesz, histeryczką, yy, była bardzo kłótliwa, wybuchowa, wiesz, po prostu doszukiwała się samych negatywów, ale myślę, że to się wzięło z tego, że po prostu nam było cholernie trudno. Ona była sfrustrowana, miała te dzieci. I wiesz, i tam coś się ten wyłączyło? To, to się działo właśnie. <laughs> I wiesz, i y, miała dzieci, była sfrustrowana, po prostu też trochę nie widziała może y, y, końca tej, mm. tej złej drogi, więc, więc w niej narastała ta złość. I ona y, była taka, jak to powiedzieć taka, wiesz, y, rozemocjonowana negatywnością. Wiesz, to były takie emocje na zasadzie, wiesz, przychodzisz i od razu masz zjebę, nie? Mhm. A teraz moja mama jest totalnie inna jest taką łazą spokoju. W ogóle nawet jej sposób wypowiedzi, to jak ona mówi, ona, nawet jak się wkurza, to ona w ogóle jest i tak dalej spokojna. Więc, więc ona też się zmieniła na przestrzeni lat i mamy rewelacyjny kontakt. Od którego momentu w Twoim życiu, Twoim zdaniem? Hmm. Może tak od 10 lat? Ale takie super fajne mamy od 5. Od hmm. To ciekawe. Patrząc Dlaczego na to, nie, no, bo ja znam tą historię w całości, więc ciekawy ten okres tych 5 e, lat. W sensie, tak, tak jak patrzę sobie e, na to, bardzo dużo w Twoim życiu zachodziło. Z tego co pamiętam, też byłaś bardzo blisko ze swoim babcią. Nawet mówiłaś, że, Jezu, że tak. ona Cię w jakiś sposób wychowywała. Tak. No, i właśnie to był ten, ten, wiesz, ten taki etap mojego życia, gdzie tak naprawdę, wiesz, byłam z babcią, babcia mm -hmm. była dla mnie wszystkim. Babcia pokazywała mi, jak żyć. Ja też trochę zachowuję się jak moja babcia. Moja babcia nigdy nie siedziała w miejscu, zawsze musiała gdzieś biec, nawet po schodach wbiegała. Nie było takiego momentu, wiesz, na pauzę. I ja to też mam, więc mm -hmm. babcia była bardzo blisko w moim życiu. Ty, dlaczego mówisz, że babcia cię wychowywała? Bo tak było. A co, co, co to znaczy, że tak było? Że, znaczy, że często siedziałaś u babci? Nie, moja mama wtedy, wiesz, była w pracy. Mhm. Całymi dniami, wiesz, była w pracy. Ja jestem najstarszym dzieckiem, więc wtedy ona pracowała, ja byłam z babcią. Okej, okay. no bo właśnie to mnie, to mnie też zastanawiało. Wiem, że masz e, tatuaż, bo babcia nosiła różaniec tak. e, przewieszony przez pas i przez to powstał u ciebie na ciele. E, tak, różaniec. Ale, ale jak mówię o tym, że moja babcia nosiła różaniec, to wszyscy sobie wiesz, wyobrażają od razu taką e, stereotypową babcię, która mhm. chodzi, wiesz, każdą niedzielę do kościoła. Moja babcia była bardzo żarta, wiesz, ona była taka śmieszna, buntownicza, taka wojowniczka. Zawsze mówiła to, co myśli. I rzeczywiście wieczorem zmawiała modlitwę, i dla niej to było bardzo ważne. Natomiast ona nie była totalnie, wiesz, taką typową babcią z kościoła. Mm -hmm. A różniło się mocno to, jakie podejście do Ciebie miała babcia i mama? Wtedy byłam tak blisko z moją babcią, że chyba nie interesowała mnie za bardzo moja mama. To był ten taki wiek, powiedzmy, 10, 10 lat? Czy pięć. 17? Okej, okay, 5. Mm. To też jest. Taki szczególnie w tamtych czasach, bo jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku, to jednak e, dlatego zawsze mnie to smuci, że często dzisiaj ci ludzie młodego pokolenia nie będą mieli dziadków. Tak. A jednak my wychowaliśmy się w tych czasach, gdzie dziadkowie byli dla nas e, czymś, kimś bardzo, bardzo e, ważnym. Dziadek też istniał w Twoim życiu? Czy... Nie, nigdy nie miałam dziadka. Nigdy okay. nie miałam dziadka, miałam jedną babcię, e, którą zawsze będę wspominać do końca życia. Uważam, że dużo mi dała. Ale, ale, ale byłam śmiesznie wychowana, bo wiesz, bo to nie była taka typowa babcia, która ci tłumaczyła, wiesz, miłe rzeczy, nie? Tylko na zasadzie: Sylwia, jak ktoś cię w przedszkolu uderzy, musisz mu oddać, ale dwa razy mocniej. Pamiętaj o tym. Wiesz, to była ona tej <laughs> zasadzie, Nie, ona mnie po prostu, wiesz, ona mnie dopingowała w takich złych rzeczach. I ja czasami sobie myślę: Jezu, kurczę, co to za wychowanie? Wiesz, że teraz sobie patrzę z perspektywy czasu, ale naprawdę ona miała świetne rady, bo teraz popatrz, gdyby w gimnazjum. Gdybym zrobiła tak, że wiesz, ktoś wystartował do mnie jako pierwszy, a ja bym się nie skuliła w sobie, nie chowałabym się, tylko bym wystartowała i od razu wiesz, przywaliła z tuby, może by mi dali wiesz, święty spokój. Także rady babci myślę, że były super. Szkoda, że ich nie wprowadziłam. Ciekawi mnie też to, że powiedziałeś, że gdybyś mogła cofnąć czas, chciałabyś mieć świadectwo z czerwonym paskiem. Zastanawiamy się, czy teraz przemawia za tobą dojrzałość, czy ambicja w takich słowach? Mm. Myślę, że ambicja, ale z drugiej strony świadectwo z czerwonym paskiem to nie jest coś, czego nie mogłabym osiągnąć, bo ja miałam dużą łatwość w nauce. W ogóle świetna mm -hmm. byłam zawsze z polskiego, z historii, gdzieś tam występowałam w jakichś teatrzykach i, i po prostu byłam dobra w tym. I, I nie zrobiłam tego tylko dlatego, że właśnie byłam w tym chujowym momencie mojego życia, gdzie tak naprawdę uciekałam ze szkoły, bo się bałam do niej chodzić. I to mogłam zrobić wtedy. Gdybym mogła cofnąć czas, to bym się sfokusowała na nauce, chociaż nie jest to mi do niczego potrzebne, mm -hmm. ale myślę, że to by było takie fajne powiedzieć. Raz miałam się z przerodnym paskiem. No. Bo masz bardzo duży dystans do siebie, ale powiedziałeś, że zabolałoby cię, gdyby ktoś powiedział, że jesteś głupia. I zastanawiałam się właśnie, na ile to jest właśnie. Kompetent tak, kompetent i właśnie skoły. ty powiedziałeś przed chwilą, że ja myślę sobie, że jestem głupia. No, a tak, bo ja celowo, to. celowo tego tak. użyłem, bo wiedziałem, że to jest takie słowo, które ucieka z taką czerwoną płachtą na, na byka w tym wykonaniu. No, nie, bo... myślę, że wiesz co, że nie czerwoną płachtą na byka, ale po prostu przez to, że ja na swój temat już chyba słyszałam wszystko. Mm -hmm. Mało rzeczy mnie dotyka i możesz mi powiedzieć na mój temat, no, no, no każdą złą rzecz i ja się kompletnie, kompletnie nie obrażę i, i to do mnie nie dociera, ale y, coś takiego wiesz, jak, jak inteligencja Działa we mnie, bo mam się za inteligentną osobę i, mm -hmm. i nie chciałabym, by ktoś patrzył na mnie i sobie myślał, ta dziewczyna jest głupia. To by mnie zabolało i, i musiałabym coś z tym zrobić. Tylko może to, jest, może to polega na tym, że, przez, że ogólnie mogłabyś mieć to w dupie, ale przez ten powiedzmy kompleks szkoły tak. jest to dla ciebie czymś zauważalnym. Być może jest tak, jak mówisz aczkolwiek nie. Bo nigdy... powiedz sobie, że ogólnie epitet głupi, w głupi głupia występuje jako takie jedno z najprostszych słów. I ono nigdy nie oznacza niczego bardzo konkretnego, no tak. bo głupi może być komentarz. No to prawda, to prawda. Że słowo jest kompletnie jakby wyjałowione nawet z agresji. Nazywanie kogoś głupkiem, ogólnie w obiegu publicznym, raczej wydaje mi się dość delikatnym. Tak, ale powiem ci szczerze, że odkąd jestem w internecie, nie usłyszałam czegoś takiego, za co dziękuję. Widzisz. Wiem, że twoim najlepszym przyjaciółką w z jednych ze szkół była Edyta. Mhm. To był taki moment, bo mówisz o tym okresie gimnazjum, ale był taki moment, że miałeś bardzo dużo przyjaciół? Coś tym. Nigdy. Ja nigdy nie miałam dużo przyjaciół, dlatego że ja zawsze trochę bałam się ludzi. Mhm. I Edyta była moją przyjaciółką, zresztą mam z nią kontakt do. Do dzisiaj, była moją przyjaciółką z klatki schodowej. Ja mieszkałam na czwartym, ona na drugim piętrze, więc gdzieś tam na tej klatce schodowej przysiadywałyśmy. Natomiast y, byłyśmy zawsze różne. Ja byłam wiesz tym takim harpaganem, a ona oazą spokoju. I ja mm -hmm. uważam, że bardzo fajnie na siebie wpływałyśmy. I to była taka prawdziwa przyjaźń, chyba najprawdziwsza w ogóle wiesz w moim życiu. I, i zawsze miałam ją. I pamiętam, że zawsze mi ją chcieli odebrać i zawsze dziewczynki, wiesz, w naszym wieku chciały zrobić tak, żeby się przyjaźnić z Edytą i żebym ja została sama gdzieś tam, wiesz, była ta rywalizacja. Mhm. Ale nigdy nie miałam dużo przyjaciół w swoim życiu. Zawsze gdzieś tam sobie selekcjonowałam tych ludzi, a teraz robię to jeszcze bardziej. To z nią grałaś w karty na klatce? Tak. Tak. Słuchaj, jakbyś chciał zagrać z kimś w karty, to ja potrafię grać praktycznie w każdą grę w karty. To jest niesamowite. Ja na przykład, już spotykam się ze znajomymi, jest mhm. jakaś domówka, Albo jedziemy w góry i my gramy w karty, ale nie umiem grać w karty. A w kółku chociaż? Też nie. Ja umiem wszystkie gry w karty. Uwielbiam grać w karty w ogóle. Kto cię tego nauczył? Klatka schodowa. Tam się nauczyliśmy z dziećmi grać w karty, wiesz. w mojej klatce schodowej, na, na mojej klatce schodowej to było niesamowite, wiesz. W moim bloku, konkretnie w tej jednej mm. klatce, na której ja mieszkałam, było 14 osób praktycznie w moim wieku, ale niestety sami chłopcy. No i my z Edytą, z jej siostrą e, i z moimi siostrami. Natomiast... Co się robiło za dzieciaka? No my graliśmy w karty i siedzieliśmy na trzepaku i to było piękne. Padał deszcz, no to siedzieliśmy na kartce i graliśmy w karty. Fajne. Oglądałaś też Króla Lwa. Tak. Wiem, że Kocham. masz do tej bajki duży, duży sentyment, bardzo. więc też zastanawia mnie, dlatego tyle pytań to dzieciństwo, bo wydaje mi się, że jak przeglądałem sobie to wszystko, co jest z tobą związane w internecie, to bardzo dużo mówisz, a jeszcze więcej zostawiasz za sobą pytań. Mhm. że są takie ślady, które są dość dobrze zacierane i niezbyt poukładane w kolejności, żeby po prostu ktoś w tym labiryncie mógł się pogubić. Jeżeli ktoś uważa, że ty zostawiasz dużo swojego życia w internecie, to mogę powiedzieć, że ja je bardzo dokładnie prześledziłem i bardzo mało jednak jego zostawiasz. Bardzo dużo znaków, zapytania. I to, co ty mówiłaś, że... Bo to wielokrotnie pod, tam gdzieś podkręcałaś, to, że dużo ludzi z ASKA mhm. wie, bo wtedy jednak się dużo bardziej uzewnętrzniałaś, niż e, robisz to dzisiaj. Tak. To jest jakaś świadomość już tego, tego kim jesteś? Jak daleko też to sięga? Tak, wiesz, ja wtedy rozmawiając sobie na tym asku, nie miałam pojęcia, że przeczyta to aż tyle ludzi. Więc miałam większą łatwość w, w takiej komunikacji i, i w, w uzewnętrznianiu siebie. Teraz na przykład, kiedy chciałabym coś powiedzieć, wiesz, już jestem na tyle świadoma, że nie chciałabym nikomu tym wyrządzić przykrości. Na pewno? Tak. I od zawsze to masz? Nie, nie od zawsze, ale tutaj akurat mówię stricte o mojej hmm. rodzinie. Okej, okay. a mówiąc bardzo bardzo zasadnie, dopierdoliłaś kiedyś komuś w internecie? Celowo? Nie. Nie, nigdy nie jestem taką osobą. W ogóle mnóstwo osób myśli, że jestem złośliwa, ale ja nie jestem w ogóle złośliwa. Wiem, że mam narzędzie ogromne, nie mm -hmm. mogłabym dojebać, ale uważam, że internet nie jest od rozwiązywania spraw w taki sposób. A dużo przyjaźni sprawdziłaś na tle internetu? Zresztą to dość popularna zawsze maksyma tego, rozmawialiśmy o tym tu chwilę przed samym nagraniem, że dużo ludzi kumpluje się, bo ktoś jest na topie. Tak, no, powiem ci, że to jest, to jest ciężki temat i, i wiesz, mm, zawsze masz coś takiego, że jak kogoś poznajesz, ja w ogóle jestem osobą, która boi się nowych ludzi. I to nie mm -hmm. dlatego, że ja się boję, że, że co oni sobie o mnie pomyślą, albo że mnie nie polubią, tylko ja się boję, że oni mi wyrządzą, wyrządzą krzywdę. Mm -hmm. I ostatnio nawet miałam takie największe chyba w ogóle przemyślenia w moim życiu, wiesz, kiedy się rozstałam. I tak naprawdę to, to rozstanie nie było gdzieś tam główną bombą, która wybuchnęła wiesz, w moim życiu mhm. i w mojej głowie, tylko po prostu ja po tym zaczęłam kwestionować wszystko, co dzieje się w moim życiu. I, i zaczęłam sobie, wiesz, przewartościowywać pewne rzeczy i poddawałam w wątpliwość każdą relację, która mnie spotkała. I, i to było dosyć trudne, bo, bo patrzyłam na tych ludzi i, i zastanawiałam się, czy, czy ci ludzie, moi znajomi, moje koleżanki, czy oni rzeczywiście mnie lubią. Czy jestem osobą, którą można lubić? Mhm. Czy, czy oni tylko są ze mną, bo czegoś ode mnie chcą? I to było strasznie ciężkie dla mnie, bo, bo to był taki trudny czas, że ja nawet zastanawiałam się w pewnym momencie, czy, czy wiesz, czy moja mama mnie kocha, czy moje siostry mnie kochają, czy ja w ogóle jestem dla kogoś ważna. Yy, I przewartościowałam sobie naprawdę wtedy dużo, dużo rzeczy i, i prześwietliłam te moje znajomości, te moje relacje. I kurde... No, wyszło jak wyszło. No. I doszłaś do wniosku, że mama cię kocha. Tak, pozdrawiam cię, mało. To tym bardziej <laughs> mnie interesuje ta pewność siebie, bo jeżeli podważasz takie rzeczy, no to pokazuje, że też z pewnością siebie raczej u ciebie skrucho. No nie, no słuchaj, właśnie yy, zaczęłam się nad tym zastanawiać w momencie, w którym wiesz, po rozstaniu miałam bardzo dużo pytań yy, od ludzi na Instagramie. Wiesz, ja sobie lubię robić kanały, mm -hmm. Bardzo, bardzo to lubię, bo lubię ten kontakt w ogóle, wiesz z widzem. Yy, I i zaczęłam dostawać bardzo dużo pytań od, od dziewczyn i chłopaków też. Czy, czy po rozstaniu ucierpiało na tym moje poczucie własnej wartości? Czy, czy czuję się ze sobą gorzej? I ja dosyć szybko odpowiedziałam na to pytanie. I napisałam, że nigdy nie czułam się lepiej, ale pomyślałam, wiesz, wizualnie, nie? Mhm. A tak naprawdę, co wizualnie, to wizualnie, wiesz? Ale po kilku dniach zaczęłam analizować to pytanie, wiesz, to ono gdzieś tam we mnie utkwiło. Mhm. I zaczęłam sobie analizować to pytanie, i pomyślałam sobie, że moja odpowiedź była głupia. Bo przecież wtedy właśnie ja poczułam się jak w Matrixie trochę. Miałam wrażenie, że moje życie nie jest moim życiem. Zaczęłam właśnie kwestionować każdą moją relację, każdą znajomość z każdym człowiekiem, który jest wokół, i przez to, że wiesz, że zostałam w pewien sposób porzucona przez osobę, którą kochałam nad życie, której oddałam całą siebie, i wiedziałam, że dla tej osoby nie jestem, jestem już nikim. Ja możliwe, że przez cały ten czas byłam nikim dla tej osoby, to się zastanawiałam, czy skoro dla kogoś najważniejszego w Twoim życiu Ty jesteś nikim, to czy Ty jesteś kimś dla, dla innych osób, które aż tak ważne nie są, ale są jednak ważne. I wtedy doszłam mhm. do wniosku, że jednak ta moja pewność siebie y, ucierpiała. Ale trochę nad tym pomyślałam mhm. i, i stwierdziłam, że. Nigdy nie czułam się lepiej rzeczywiście. Nie wizualnie. Tylko w ogóle. Mimo, że to jest trudny czas i ciężki dla mnie okres, bo nie powiem, że jest świetnie, bo nie, i nie oszukujmy się tutaj, jakby wiesz, każde rozstanie jest trudne i, i śmierć rodzica też jest trudna, natomiast nigdy naprawdę nie czułam się lepiej. To kiedy zbudowałaś tą pewność siebie? Bo przez to, że Twoje życie jest sinusoidą w definicji, tak. To kiedy poczułaś się pierwszy raz pewna siebie? Chyba 10 lat temu jak y, rzeczywiście osiągnęłam zawodowo to, co chciałam, mhm. prowadziłam szkolenia dla setek w ogóle osób wiesz, w Polsce i, i te osoby po prostu uderzały drzwiami i oknami i zamiast wiesz, jednej grupy szkoleniowej ja musiałam robić szkolenie na przykład trzy dni pod rząd, to samo, bo mhm. było tyle chętnych. I wtedy sobie pomyślałam, że jestem w super miejscu i że, że jestem okej. Okay. Czyli twoją pewność siebie w jakiś sposób zagwarantował status finansowy? Nie, raczej y, robienie w życiu tego, co zawsze chciałam. To interesujące. No bo też Powiedz... patrząc na to, że na wielu rzeczach jakby tak bazujemy, nie, że ta popularność internetowa, to życie zawodowe, to też właśnie to, że jak, jak zobaczyłem, że założasz trzy blogi, mm -hmm. to pomyślałem sobie no. To... <laughs> To od samego początku było w tobie tak pewnego rodzaju po prostu mnogość pomysłów i realizacji tego, kim możesz się stać, bo wydaje mi się, że po prostu byłaś taką hydrą, która tak. nie, nie można było odciąć głowy. No tak, no tak, oczywiście i ja zawsze chciałam w życiu robić coś, co będzie sprawiać mi przyjemność, co hmm. będę lubić. I tak naprawdę wiesz, wchodząc w ten świat fryzjerstwa, ja słyszałam, że Różne. To były różne opinie, ale, ale jedną z opinii y, było to, że jak ty będziesz w ogóle myła ludziom te brudne włosy, że ty powinnaś być klientem, a nie obsługującym. I, i też były takie, wiesz, takie y, opinie na temat mm -hmm. tego, co chcę robić i wtedy w życiu bym nie pomyślała, że na fryzjerstwie można zarabiać takie pieniądze. To się okazało, wiesz, w czasie. Ja jak miałam 16 lat i zarabiałam 3,5 tysiąca złotych, to mm -hmm. dla mnie to był w ogóle, wiesz, jakiś sufit. Ja się czułam naprawdę bogata. Wiesz, zarabiałam z tyle pieniędzy. Ja myślałam, tylko też wiesz, wtedy to 3,5 tysiąca to było trochę więcej nie, niż teraz. Natomiast dla mnie to był jakiś szok. Wiesz, szoków, że mhm. ja jestem tak młodą dziewczyną i mogę sobie tyle zarabiać. Wiesz, że ja jako 16-latka mieszkałam sama. Bardzo szybko wyprowadziłam się z domu. Więc ja byłam mocno sfokusowana, wiesz, na tej pracy. I, i nigdy nie robiłam tego dla kasy, mhm. tylko dla takiej samej wartości zrobienia czegoś lepiej od innych. Tyle miałeś lat, jak stałaś się milionarką? Hmm. 25. Dość szybko. Patrząc na to, że kiedy nie masz, powiedzmy, nic, jak jest, jest, jesteś dzieckiem i kiedy masz milion, kiedy masz 25 lat, nie miałaś takiego dyskomfortu tego, że te pieniądze cię swędzi, swędziały, swędziły, bo jednak możesz zgłupieć, mając tak dużo. Nie, kiedy nie masz nic. Absolutnie nie. Na samym początku ci powiedziałam, że ja y, mam w sobie coś takiego jak syndrom biednego człowieka. Mm -hmm. i Dla mnie to były tylko wiesz cyferki na koncie. Ja tak naprawdę do 25 roku życia ja nie byłam nigdy na wakacjach. Bo ja byłam w takim cugu, wiesz, pracy. Ja cały czas wiesz zapierniczałam naprawdę. Mm -hmm. Ja może miałam jedną niedzielę wolną na dwa miesiące, bo od poniedziałku do soboty wiesz pracowałam w salonie po 12 godzin dziennie. Nie musiałam tego robić. Nie musiałam tego robić, bo już wystarcza, wystarczająco zarabiałam, mhm. ale to przynosiło mi pewnego rodzaju ukojenie. Czułam, że, że moje życie jest wartościowe, że robię coś po coś, że w przyszłości będzie mi lepiej, a z kolei w weekendy y, prowadziłam szkolenia. I jak nie prowadziłam szkoleń, to pisałam kolejne programy szkoleniowe, więc ja naprawdę byłam mocno sfokusowana na tej pracy. Mhm. I powiem ci, że trochę przegapiłam moment tego mojego pierwszego miliona, ale. To dało mi już później trochę luz. Okej. Okay. Bardzo mi się podoba ta Twoja droga do sukcesu, stricte zawodowego, ale gdzieś tam wydaje mi się, że też nim zapłaciłaś tą cenę związków, relacji, tak. tego, tego po prostu zdrowia, stricte już w głowie. Mówię, że miałaś jeden toksyczny związek. Ty też w nim byłaś toksyczna? Hmm. Ciężkie pytanie. Chyba też. Chyba też, ale to nie brało się z tego, że chciałam taka być, mhm. tylko różne dziwne rzeczy miały miejsce w tym związku. I popadłam w taką trochę fobię szukania, ale jak szukałam, zawsze znajdowałam różne niefajne rzeczy, więc, więc rzeczywiście trochę na ten moment byłam taką furiatką. Yy, nierozumiejącą, dlaczego ktoś się zachowuje tak, a nie mm -hmm. inaczej. I nie potrafiłam sobie tego wytłumaczyć, więc rzeczywiście trochę byłam i poszkodowana, ale też, yy, wiesz, dolewałam oliwy do ognia, nie? Fobia szukania. To znaczy, że czego szukałaś? Po prostu mój partner wtedy lubił po prostu bardzo dziewczyny różne. I zamiast interesować się swoją w domu, to po prostu chodził na imprezy i wiesz, wypisywał do nich, jak pięknie wyglądały. Na przykład y, pamiętam taką sytuację, że był Dzień Kobiet i, i nawet nie złożył mi życzeń, a wiesz, dał jakiś mega wielki bukiet na, na imprezie i innej dziewczynie, bo ładnie wyglądała. I mm -hmm. po prostu to mnie strasznie frustrowało. <grym> I... Nic dziwnego raczej. Tak, wiesz. to mnie strasznie frustrowało. Natomiast on twierdził, że nie robił nic złego, więc. Y, y... Z jednej strony chciałam zakończyć ten związek, z drugiej strony trochę się bałam, bo, bo zawsze gdzieś tam, wiesz, zakończanie związków jest mega trudne i, i, i ja mam coś takiego, że jeżeli powiesz A, to, to, to już musisz powiedzieć B, nie? że nie mm -hmm. ma powrotu po prostu. Yy... I uczestniczyłam, po prostu tkwiłam w czymś beznadziejnym, co, co, wiesz, co ryło mi głowę. Dość dosadnie raczej. To w jakim to było mniej więcej w momencie? No, właśnie jak się rozstałam, to założyłam sobie ASK FM. Właśnie to było wtedy. Okej. Okay. Naprawdę, miałam tak zrytą głowę. Ja myślałam, że każdy związek tak wygląda. Przysięgam, ja myślałam, że każdy związek tak wygląda. Też rozmawiając z koleżankami, one też mówiły mi, że ich partnerzy tak się zachowują. I ja miałam takie kurwa, to ja nie chcę mieć już nigdy chłopaka. Ale to, to był ten 10 lat starszy? Tak. To ogólnie podłapić się bardzo. Twoje związki to jest, to jest osobna książka, tak. rozwój, nie? To, to ci mogę od razu powiedzieć, że jak sam się tym zacząłem interesować, to mogę ci powiedzieć, <noise> mogę ci powiedzieć że to jest naprawdę materiał na bardzo, bardzo dobrą książkę. Jeżeli byś chciała tak. na tym naprawdę dobrze zarobić, to sugeruję po prostu rozbić te wszystkie historie, na no, po prostu osobne tomy Dobra, o jednej dala. bohaterce, która poznaje tak. tych wszystkich ludzi, bo też spodobało mi się, to jest bardzo ciekawy akurat wątek do rozmowy, że byłaś wcześniej w związku, za to, który opierał się na przyjaźni. Ale jak sama mówisz, poza przyjaźnią tam niczego innego nie było. To czego zabrakło? Wiele osób jednak uważa, że przyjaźń to jest wszystko, co można mieć w związku. Zabrakło takiej y, namiętności z mojej strony. Mhm. Mm. Po prostu wiesz, no seks też jest y, bardzo ważną integralną częścią związku. I ja miałam coś takiego, że patrzyłam na tego człowieka jak na swojego brata. No jak z bratem, wiesz. Nie mam pojęcia, możesz mi <laughs> <je> opowiedzieć. <laughs> nie mam brata, natomiast wiesz, po prostu tam to nie grało. Mm -hmm. Czułam bardzo duże emocje yy, yy, na takim poziomie, wiesz, przyjaźni, miłości do drugiego człowieka. Natomiast, no, no nie było tam tego, wiesz. Seksu. No. Tyle to, to by trwało? Trzy mm, lata. Ty to potrafisz. W... Ja jestem długodystansowcem, ja jestem w ogóle mega nudna. Ja nie lubię zmieniać. Ja nie lubię. W ogóle... nie, 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 ty na pewno nie jesteś nudna. E, jestem, jestem jesteś. bardzo, jestem bardzo nudna. Uwierz mi, jestem tak nudna, ja nie lubię zmieniać. Ja w ogóle nie lubię chodzić na randki. Mhm. Wiesz, ja mam problem w ogóle z poznawaniem nowych facetów. Dlatego ja sobie cenię taką, wiesz, stabilizację. Ja lubię jak jest stabilnie. Mhm. Ja miałam trzy poważne związki, dłuższe i. Może dłuższe. Hmm? A bezpoważne. Ale dla mnie poważne, no wiesz, nie, że ja że traktowałam to... poważnie. Mm -hmm. ja... Sumie, może nie, masz rację, w sumie one nie były poważne, ale ostatnie traktowałam bardzo poważnie. Mm -hmm. I rok temu w życiu bym nie pomyślała, że będę w tym miejscu, w którym jestem teraz. Że jak ja sobie wiesz, pomyślałam, że ja bym miała szukać w ogóle innego faceta, chodzić na te randki, poznawać ludzi, dawać komuś szansę. Nie lubię tego. Co źle ci jest, kiedy jesteś singielką? O nie, no świetnie. Jest mi świetnie, tylko wiesz, jakby nie chodzę teraz na randki. Yy, bo trochę się izoluję. Trochę uważam, że to jest czas na coś innego. W sensie wiesz, że mhm. nie. nie mm, nie wyrzucam niczego ze swojego życia, natomiast też nie poznałam teraz żadnej osoby, która by była na mnie, dla mnie na tyle interesująca, że bym chciała iść na randkę, a nie chcę iść na randkę dla samego pójścia na randkę. Wolę sobie ten czas spędzić sama ze sobą, z psami, poczytać książkę, pouczyć się angielskiego albo zrobić cokolwiek innego, wiesz. Tylko wtedy patrzysz w oczy temu, czego boisz się najbardziej, czyli samotności. Trochę się to u mnie zmieniło, wiesz. Mm -hmm. Trochę się to zmieniło. Rzeczywiście, kiedyś miałam tak, że panicznie bałam się być sama. Pochodzę też z domu, gdzie wiesz, miałam y, trzy siostry, w no zasadzie te cztery, bo jeszcze moja mama, nie? Moja no mama właśnie. w zasadzie jest trochę siostrą, a nie mamą, wiesz. Y, teraz myślę, że to ja jestem jej mamą, niż ona ona mm. moją mamą. Moja mama jest strasznie zabawna, gdybyś ją poznał, to, to byś stwierdził, że rzeczywiście to ja jestem, ta dorosła, nie? Moja mama jest naprawdę mm, bardzo otwarta, w ogóle wiesz. No, Mentalnie po prostu jest młodą osobą. Też y, przebywa z młodymi ludźmi, więc dokładnie tak się zachowuje, jest, jest szalona. Y, ale u mnie zawsze w domu działo się dużo. Ja nigdy nie miałam swojej przestrzeni, nie miałam swojego pokoju, nie miałam y, chwili oddechu. I tak samo wiesz, moja praca. Ja zawsze pracowałam w miejscu, gdzie się dużo działo. Jak czasami przychodziłam na przykład do pracy w niedzielę i byłam sama, mm -hmm. mi było przykro. Naprawdę, nie było tych ludzi, nie było tego, wiesz, ognia wokół, i, i, i zawsze po prostu brakowało mi tego dziania się. I tak też później było w tym dorosłym życiu, że ja nie miałam takiego momentu na to, żeby być sama, żeby może się nad czymś zastanowić, mhm. tylko po prostu zawsze musiałam mieć kogoś obok, nawet jak ktoś się nie odzywał, to dla mnie to było takie, wiesz, że to jest taki komfort zone. Że ktoś jednak tak, że ktoś tym wszystkim jest. jest. A teraz wydaje mi się, że też masz po prostu czas na to, żeby być sobą i tak. zobaczyć, jak to jest naprawdę. Tak. Być sobą, żeby zastanowić się nad tym, czego chcę, żeby pomyśleć sobie o tym, jaka jestem, czego może bym oczekiwała od życia, żeby też posiedzieć sobie po prostu w majtkach i poddychać i, i siedzieć z brudnymi, nieumytymi włosami. To jest dla mnie fajne. No, zupełnie naturalne, dlatego też wpadanie z związku w związek jest nazywane pułapką, a nie komfortem. No, tak. Raczej każdy to stara się definiować w ten sposób. też wracając do tej telenoweli, patrząc na to, że byłaś z 10 lat starszym gościem, a potem byłaś 10 lat młodszym gościem, z tego co mi się udało sprecyzować mniej więcej, no to jest 20 lat różnicy między jednym a drugim partnerem. To 9, no ale dziewięć, tak. 9, tak? 9, no. Właśnie, bo tam były dwie różne informacje tak. podane, że 9 lat i. Mhm. No to opowiedz mi o tym, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli ten 10 lat starszy byłby najbardziej niedojrzałym gościem na świecie, to nadal jest ciut starszy od tego 9 lat młodszego. Jeszcze od ciebie. <laughs> <laughs> Ojej, ale, ale pomiędzy, pomiędzy nimi jeszcze, jeszcze był ktoś, więc. Do... To, jest, to dobrze, połączył ich. Połączył ich zdecydowanie. Jezdą, wiesz. Co, to jest trudny temat, dlatego że dla mnie nigdy wiek nie miał żadnego znaczenia. W sensie, mm -hmm. ja wiesz, ja, ja, ja nie mówię, że ja mogę być z kimś starszym od siebie, czy, czy, czy tylko starszym. Mm -hmm. Dla mnie ten wiek nigdy nie grał roli, ale rzeczywiście gdzieś tam na etapie takiej młodej dziewczyny, y, która poszukiwała, była bardzo mocno sfokusowana na tym, żeby coś osiągnąć w życiu, która wiesz, chciała pracować i, i, i chciała y, dążyć konsekwentnie do tego celu, gdzieś tam ta starsza osoba rzeczywiście mi imponowała. Imponowało mi to, że, y, że jest zaradna. Że, że jest pracowita, że, że po prostu ja widzę, co ciężka praca może, może nam przynieść w przyszłości. I to mnie zafascynowało. A później się okazało, że ta osoba jednak nie jest dla mnie i bardzo szybko się to skończyło. Natomiast uważam, że wyciągnęłam z tego związku też coś fajnego dla siebie. Mhm. No tak, no to zupełnie zupełnie naturalne, szczególnie kiedy jesteśmy w takim etapie, kiedy jesteśmy w takim etapie dorastania, no bo jednak kiedy dorastamy, taka starsza osoba może być dla nas imponująca, bo nie wiem, ona może mieć już prawo jazdy, ona już może po prostu trochę inaczej zarządzać. No, już bardzo. No ale ona mogła też już po prostu trochę inaczej zarządzać no swoim tak, życiem. Ta tak, Pokazać nam wydaje... jakąś drogę, wiesz, no dla mnie w tym momencie to było y, istotne i bardzo mi to imponowało właśnie, że. Y, Obok siebie mam kogoś, kto coś już osiągnął, mm -hmm. i po prostu ja też chciałam coś osiągnąć, więc to mi imponowało. A później po prostu skazywałam się bardzo mocno na swojej pracy, bo. Mm, też trochę przerażały mnie koleżanki, które były z partnerami tylko po to, żeby kupili im torebkę, nie? I ja nigdy nie chciałam skończyć właśnie w takim związku, nigdy nie chciałam być taką osobą, zresztą ja jestem bardzo uczuciowa, bardzo szczera i ja nie potrafiłabym być z kimś dla jakichś tam profitów. Mm -hmm. Natomiast y, wtedy sobie pomyślałam tak, ale czemu nie pójdziesz do pracy i czemu sama sobie nie zarobisz na tą torebkę? Wiesz, ja zawsze chciałam mieć przestrzeń, chciałam mieć możliwość wyboru i nie chciałam się w nic wpieprzyć, więc y, zawsze ciężko pracowałam na to, żeby dostarczyć sobie wszystkiego, czego mm -hmm. potrzebuję, żeby nie być zależnym od drugiego człowieka w żaden sposób. I właśnie jakieś takie, nie wiem, wiesz, durne rzeczy typu torebki mnie nigdy nie przekonają do tej osoby, dlatego też właśnie później no, Wkroczyłam w taki związek, wiesz, z młodszym partnerem, mm -hmm. aczkolwiek to nie było tak, że to się stało tu i teraz. W sensie szybko ze sobą zamieszkaliśmy, ale ja też miałam bardzo dużo wątpliwości, dużo dylematów, które tak naprawdę się później ziściły w moim życiu, bo mnie przerażała ta różnica wieku i wiedziałam, że mentalnie możemy być na innym poziomie. W sensie on też, też był trochę starszy niż rzeczywiście metryka. Był, wydawało mi się wtedy, że, mm -hmm. że, że poważne, bo też jako młody chłopak mieszkał sam i, yy, i musiał sobie sam radzić. I gdzieś tam znaleźliśmy to flow i wiesz, i takie porozumienia na tym etapie, ale pamiętam, że bardzo szybko ja zaczęłam mówić o tym, że wiesz, ja już słuchaj, mam tyle lat, ja będę chciała mieć kiedyś dziecko, rodzinę, yy, ja nie wiem, czy to będzie teraz, ale nie chciałabym po prostu, wiesz, wkroczyć w coś, co nie ma przyszłości. I, i w pewnym momencie ja się z tego wycofałam. Wycofałam się z tego. Mhm. I gdybym mogła, wróciłabym do tego momentu wycofania, bo uważam, że to była świetna decyzja, że czasami wiesz, wiemy i niepotrzebnie. Niepotrzebnie zmieniamy zdanie. O, ale on jeździł, jeździł, dzwonił i, i, i po prostu mnie przekonał. Przekonał mhm. mnie do tego, żebym dała mu szansę, i, i dałam temu szansę. I właśnie. Jak ci mówiłam, że ja bym nie chciała żadnych torebek od nikogo, wiesz, to ja się czułam dokładnie wiesz, jak taki gość dający torebki, nie? Nie chciałam być nigdy z takim kimś, a stałam się sama takim kimś. Hmm. Może to przemówiło też za tobą ta mała dziewczynka, która nie miała niczego i sama chciała dawać. Zresztą sama mówisz, że wolisz dawać prezenty niż je dostawać. To w którym momencie była ta decyzja, że że może nie. Że może, że może, że może nie będziemy razem? Mm -hmm. Myślę, że tak, około po miesiącu spotykania się razem. A, to dość sprawnie. No, zauważyłam po prostu, wiesz, różnicę między relacją z moim poprzednim partnerem, który był moim przyjacielem, z którym naprawdę, wiesz, miałam mega flow, mega porozumienie, takie wiesz, w takiej przestrzeni nawet duchowej i, i, i czułam, czułam wewnętrzny spokój. A tutaj po prostu bałam się, że poza gdzieś tam takimi wizualnymi aspektami nic więcej nie zagra i że. Mm, nie chcę marnować wiesz, czasu, bo może się wkręcę, wiesz mhm. w jakąś relację, która później okaże się być yy, dla mnie krzywdząca, więc naprawdę się tego bałam. Naprawdę się tego bałam. To nie też tak, że mogłaś mieć kontrolę nad kimś młodszym? Nie, absolutnie nie. Ja nie jestem taką w ogóle osobą wiesz, Ale wiesz, to się czasami robi po prostu podświadomie, że wiesz, że przy takiej osobie możesz poczuć spokój taki, że jesteś starsza, dużo bardziej doświadczona życie, wielokrotnie ciebie. Sprawdziło. No jednak, kiedy wy się wiązałyście, miałaś 27 lat, mm. dobrze, dobrze pamiętam, to też po prostu tutaj, w tym aspekcie, to byłaś, ty byłaś tym mentorem tego życia. Nawet jak mówisz dość brutalnie, że to ty byłaś tym, który daje torebki, mm -hmm. metaforycznie mówiąc, no to nabiera to takiego kształtu. Nie, wiesz co, na pewno nigdy nie chodziło o to, żebym ja sprawowała nad, nad kimś kontrolę, albo że... Ale mogłeś czuć się pewniej w, w nie, takiej relacjach. Nie, wiesz relacji. co, powiem ci tak. W moim poprzednim związku powiedziałam ci, że czegoś zabrakło. Mm -hmm. A, a w tym nowym, właśnie, mam wrażenie, że, że na początku to był główny budulec jakiejś tam relacji. Więc wiesz, ja wkroczyłam y, z, z, takiego, z takiej osoby totalnie mm, bez żadnych, wiesz, emocji, takiej mm -hmm. wścieklenia do kogoś, w coś zupełnie, o, wiesz, odwrotnego. I sobie pomyślałam, kurde, jednak może być fajnie. Natomiast bałam się, że to mnie doprowadzi do nikąd. No, seks raczej nie jest spoiwem na tysiąc lat. No. Zaczeki szeroki uśmiech. Tak. <grystanie> Ty cały czas się uśmiechasz właśnie. Ja mówię coś poważnego, tam się uśmiechasz. No nie wiem, czy mówię ja, Nie, nie, bo po prostu <grystanie> ja wiem, jak dużo rzeczy nie mówisz. I no. widzę, jak rozwiązujesz te sudoku w głowie i po prostu, wiesz, tak lawirujesz między niektórymi lawiruję, słowami. Lawiruję, lawiruje, no. Wiesz, co, problemem był, problem był taki, że y, ja zawsze szukałam kogoś, kto będzie, wiesz, ambitny, kto będzie pracowity, kto będzie dążył do jakiegoś celu i dla, dla, dla kogo, y, wiesz, praca y, gdzieś tam będzie stanowiła ważny element jego życia. nie? I, i trochę popadłam w. w takie błędne koło, bo zaczęłam wyszukiwać różne rzeczy dla drugiej osoby, którymi ona by się mogła zająć. Tak jak wiesz, jakieś tam wideo, montowanie mm -hmm. i tak dalej, czy, czy fryzjerstwo, bo bardzo chciałam, żeby, żeby w końcu zaczął pracować, wiesz, a nie siedzieć w domu. Bo to ja byłam, wiesz, osobą, która gdzieś tam, wiesz, miała milion spotkań i, i wiesz, życie bałagan, po prostu, bo, bo jedno spotkanie za drugim, jeszcze praca, jeden salon, drugi salon, wiesz, gdzieś tam problem z ludźmi, z pracownikami, bo jednak moje życie jest różne, bo z jednej strony wiesz, że jestem dziewczyną, która się bawi, cieszy i tak dalej, a z drugiej strony wiesz, po imprezie, ja wstaję rano, wszyscy, wiesz, zgonują mi kacują, a ja po prostu wstaję rano i idę ćwiczyć i wracam do swoich obowiązków, więc trochę y, gdzieś tam bolało mnie to, że wiesz, że ja jestem przemęczona, przeboczowana y, i a ktoś nie jest taki, no nigdy nie byłem w takiej relacji, dlatego też się może wiesz, uśmiecham, bo zastanawiam się w ogóle. W perspektywie młodego człowieka, jak to musi być też niekomfortowe, jeżeli masz jakiekolwiek ambicje, że utrzymuje Ciebie Twoja kobieta. I to nie utrzymuje w kontekście mm. tego, że coś nie wychodzi, i, i tak dalej, i tak dalej, tylko rozmawiamy już o takim pełnoprawnym, poniekąd sponsorowaniu. Tak, powiem Ci, że to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest bardzo trudny dla mnie temat, bo nigdy nie chciałam do tego, wiesz, w taki sposób podchodzić. Natomiast, kiedy wiesz, minęło już pół roku i, i patrzysz wstecz, to zastanawiasz się nad pewnymi rzeczami. Pewne rzeczy, które gdzieś tam były niewidoczne, bo może nie chciałeś ich dostrzegać, mhm. nagle wiesz, wychodzą na wierzch i się zastanawiasz nad... Nad. No. Nad czym? Bo nie usłyszałem. Na... Co mówisz? To nad czym? No nad, nad, no. No, no chyba pod, pod, pod. Eee... No to sobie pogadaliśmy. No, no widzisz, no. No właśnie nie widzę. W sensie takim, bo ja oglądałem te filmy, Stare mm -hmm. Mm -hmm. i przypominasz mi bardzo kogoś na tych filmach. Ty tam jesteś trochę jak naćpana tą miłością. Ty, tak. Wydaje mi się, że. Ale to jest tylko i wyłącznie moja, moja teoria na temat tego, że. Że ty tam wszyscy, całą miłość, którą miałeś, i do siebie, i do kogoś załaś na kogoś. Tak. I jak ty nagrywałeś ten film tak hucznie zatytułowany To Koniec, mm. to ty tam wyglądałaś, jakby ktoś wyjął z ciebie wszystko. Wiesz, że ja myślałam wtedy, że wyglądam całkiem nieźle? Ale czułam się okropnie. Powiem ci, że y, to jest dosyć trudne dla mnie, bo zawsze mówiłam swoim koleżankom, że nie można oddać się bez reszty w kogoś, bo później zostaniesz z ręką mhm. w nocniku. I ja nie wiedząc, nie widząc. Wiesz, czasami nie widzisz, co robisz, I, i nie masz świadomości, że ty po prostu oddajesz całą siebie z całym ekwipunkiem i że y, tak bardzo wierzysz w jakąś relację, że, że tak naprawdę myślisz w niej nie o sobie, tylko o drugiej osobie i chcesz dla niej wszystkiego, co najlepsze. No też wydaje mi się, że trochę tak jest w związku, że chcesz dla kogoś wszystkiego, mhm. co jest najlepsze. Ale ja popadłam w jakieś takie dziwne coś, że, że dawałam i nawet się nie zorientowałam, że. Ja nigdy nic nie dostaję i dopiero później zaczęłam się nad tym zastanawiać, i dopiero później zaczęło to do mnie docierać, bo też otrzymywałam różne komentarze, wiesz, w internecie, które o, też mnie bolały, bo na przykład, wiesz, bardzo często dostawałam komentarze, widać, że on cię nie kocha i jest z tobą tylko dla kasy. To mnie bardzo bolało i jak ja nigdy nie usuwałam komentarzy, to to były komentarze, które usuwałam. Bardzo mnie to bolało i to było dla mnie krzywdzące i powiem ci, że pamiętam, że bardzo dużo takich komentarzy dostałam, jak byłam w Meksyku. Gdzie byliśmy trzy tygodnie. Um, oczywiście wydałam bardzo dużo pieniędzy na te wakacje, więc, więc też trochę miałam wyrzuty sumienia, że może nie powinnam aż tyle wydawać pieniędzy, kiedy tak naprawdę wierzył ten COVID i nie wiadomo, co później będzie. Eee, I miałam bardzo dużo takich komentarzy i... i zaczęłam się nad tym rzeczywiście zastanawiać. I to dla mnie było niesamowicie krzywdzące, że mm -hmm. zaczęłam sama o tym myśleć. To nikt ze znajomych tobie wcześniej nawet nie mówił, że słuchaj, ta relacja z boku tak wygląda? Mówił. To kto? Mój przyjaciel. Mm, e, czekaj, Michał? Michał. No, też oglądałem z nim film akurat. No, Michał jest zajmisty. No i dlaczego wtedy do ciebie te słowa nie docierały? Albo jak ty dlatego, reagujesz na takie Dlatego, słowo. że wiesz, dlatego, że też yy, kiedy ludzie widzą, że jesteś mega szczęśliwy, jesteś zakochany po uszy, do szaleństwa i kiedy widzisz, kiedy widzą, że oddajesz się w całości temu związkowi, że w to tak głęboko wierzysz, że, że macie mieć ślub, że, że już gdzieś tam się przejawia temat o dziecku, to ludzie nie chcą mówić takich rzeczy wprost. I też mi się nie mówił mi takich rzeczy wprost. Tylko się na przykład mi mówił, że ale on ma... wygrał los na loterii, nie? To było bardziej takie... Stwierdzenia. Mhm. A to, że ja nie chciałam się nad nimi zastanawiać, bo pewnie było mi tak wygodnie, no to już inna kwestia. Natomiast powiem Ci, że ludzie w internecie dobijali się tam mocno w tym temacie do mnie. Mhm. I, I teraz mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna im za to, bo ja nie widziałam czegoś, co oni widzieli dużo, dużo wcześniej. Łatwo było ci się z tym pogodzić, no bo to też pewnie była taka rzecz, która po prostu zostawiła na ślad, na psychice. I wydaje mi się, że to właśnie też może powodować to, że mm. często o tym mówisz, że ludzie umawiają się z tobą na kawę, ale to nigdy nie jest kawa, tylko to jest biznes. Ale myślę, że jako osoba, wiesz, będąca w internecie, nie jestem jednostką, nie jestem odosobniona i, i wszyscy. Mają podobnie. Mm -hmm. Tak naprawdę z kimkolwiek się nie spotkam i nie rozmawiam z osobą publiczną to wszyscy mają problem z tymi relacjami, bo nigdy do końca nie wiesz, czy ktoś cię lubi, czy ktoś cię po prostu lubi, bo masz coś, czego ten ktoś chciałby od ciebie. Więc y, analizując sobie to wszystko, co się wydarzyło, powiem ci, że nie jest mi przykro. Pieniądze to tylko pieniądze. Mm -hmm. wiesz, Dla mnie pieniądze nie, nie mają. Ale jakiejś... czas. <laughs> Nawet nie pytałem o pieniądze o czas. Jednak to jest duża różnica czasu. Mm. To nawet Ty mówisz w perspektywie założenia rodziny, tego wszystkiego, tak. poznania kogoś no, nowego, teraz zaufania mm. na nowo, stworzenia pewnego rodzaju kompromisu, jednak, bo związek to jest jeden wielki tak. kompromis w tym wszystkim. To jest kupa czasu, którą w jakiś sposób po prostu trzeba zutylizować i wykorzystać, żeby przyniosła coś lepszego i nauczyć się z czegoś z tego związku. To czego Cię nauczył ten związek? że nie można wchodzić w coś po prostu bez reszty i, i nie można za bardzo wybiegać w przyszłość, że... Hmm, nie można bezgranicznie ufać, mhm. że jak się pomyśli jakieś zdanie przed wejściem w związek, to może się ono okazać prawdziwe, bo wiesz, dla mnie największym problemem z wejściem w ten związek było to, że ja będę chciała mieć dzieci, on nie będzie chciał mieć dzieci i zostanę bez dzieci, nie? I ja trochę teraz o tym myślę, że wiesz, że nawet tym, ja chciałam mieć dziecko, nie? a bardzo mu chciała mieć dziecko, to zanim ja poznam, wiesz, faceta, o ile dam sobie możliwość mm -hmm. też poznania faceta, bo to też jest, wiesz, inna kwestia, bo na pewno się boję i wiesz, i, i różne rzeczy tam sobie myślę w głowie, to jednak zanim poznam tego faceta, zaufam mu na tyle, że już może dojść do tego etapu posiadania dziecka ja już mogę nie móc posiadać tego dziecka, rozumiesz? Więc, więc jakby ten temat, którego ja się najbardziej bałam, wrócił teraz. I zostałaś z nim sama. Tak, zostałam z nim sama, tak. Mm, a już powoli zamykając ten, ten wątek, to zabolało ciebie, kiedy zobaczyłaś, że on się z kimś spotyka? No bo jednak ty wyglądasz na taką osobę, która jest trochę bardziej rozbita i dużo dalej od momentu randkowania i, i spotykania się z kimkolwiek. Wiesz co, ja się z nim rozstałam, bo ja wiedziałam, że on mnie zdradza właśnie z tą dziewczyną, z którą on się spotyka. I to jest jego była dziewczyna, mm -hmm. z którą on był 8 miesięcy. I bardzo zastanawiające jest to, że on mi bardzo dużo opowiadał o tej dziewczynie, ale również w kontekście per kumpel, że tam nigdy nic nie było. I, I jak ja się dowiedziałam, że on mnie zdradza z nią, to się zastanawiałam, kurwa, przecież ja też byłam twoim kumplem i jeszcze mieliśmy dużo innych fajnych rzeczy. I, i ja się dowiedziałam, że on już się z nią spotyka. Mhm. Od pół roku, zanim my się mm, gdzieś tam rozstaliśmy mhm. mm, oficjalnie. I on jest z nią teraz dalej, więc, więc ja w ogóle okay. nie widziałam, wiesz, tych rzeczy, które oni publikują. Ja od razu, po prostu, żeby sobie oczyścić umysł, zablokowałam ją i jego. Nie dlatego, że mam jakieś takie, wiesz, negatywne emocje czy nienawistne, tylko po prostu ja już nie chcę w tym uczestniczyć. Ja chcę być na innym etapie. Wiesz, mój etap z nim się skończył w czerwcu. On sobie żyje, ja sobie żyję i ja nie chcę sprawdzać, co się u niego dzieje. Nie chcę widzieć po prostu tych relacji, nie chcę widzieć tych zdjęć, nie chcę widzieć mm, ich razem, bo wiem, że to nie będzie na mnie wiesz, wpływać pozytywnie, a chcę zacząć swój etap, wiesz, mhm. swój rozdział jako, jako, jako ja. Zapytałem, bo to jest na tej zasadzie, jak człowiek jest smutny i odpala sobie te smutne piosenki mm? i czasami człowiek chce sobie tylko i wyłącznie dopierdolić i zastanawia o mnie, na ile w tobie takie emocje po prostu żyją, że jesteś smutna i słuchasz smutnej muzyki. Nie, raczej, raczej jestem osobą, która nie chce się doprowadzać do takiego wiesz, smutku. W ogóle y, też y, to jest bardzo ciekawy temat, bo ja gdzieś tam y, od dziecka musiałam sobie radzić, wiesz, z problemami. Mhm. Czasami było tak, że, że ja zachowywałam wszystko w środku, y, gdzieś tam kumulowałam to i, i, i dawałam czas na ujście tego kiedyś tam, nie? Mhm. I kiedyś tam nie wiem, kiedy będzie, kiedyś tam, ale właśnie chodząc na terapię, bo też chodzę na terapię, właśnie pierwsze pytanie, jakie zadałam tej pani, w sensie wiesz, ona zapytała mnie, czego ja bym oczekiwała, i ja jej powiedziałam, że wydaje mi się, że mm, jestem niewystarczająco smutna. Bo wiesz, ja bardzo głęboko to wszystko przeżywam, nie? To jest we mnie. I, i było mi naprawdę cholernie źle, wiesz, wiedząc, że. Że rozpada się coś w moim życiu, w co głęboko wierzyłam. Po prostu, no, zjewało mi się całe życie w, w ciągu tego roku, wiesz, ja tak czułam. Ale wydaje mi się, że inna osoba i tak, wiesz, mogłaby to przeżywać bardziej, właśnie, mhm. wiesz, ja nie dopuszczam y, siebie do takiego momentu, wiesz, takiej totalnej rozpaczy. Oczywiście ona jest, ale nie włączyłabym sobie smutnej, smutnej piosenki, żeby jeszcze bardziej płakać, bo bym się bała tego swojego stanu, wiesz. To też takie zachowanie ludzi, którzy całe życie chcą być odpowiedzialni, chcą być gotowi do pracy, do życia codziennego, bo pozwolenie sobie na słabość to duży komfort. Mm. jednak, kiedy jesteś zaprogramowany w takiej kategorii, że trzeba robić, bo masz dużo lęków po prostu w innej materii, no to pracujesz tak. i ciężko, ciężko to robisz. To, czego cię już nauczyła terapia. Jeszcze za krótko chodzę, żeby powiedzieć, że czegoś mnie nauczyła, natomiast na pewno pokazała mi, że można spędzać czas samemu ze sobą, i ten czas jest naprawdę zajebisty. Bo teraz, jak mam wyjść na przykład na jakąś imprezę, ja w ogóle nie lubię pić alkoholu, więc jak mam wyjść na, na jakąś wiesz, imprezę, to ja się czasami zastanawiam, czy warto. Mhm. Czy nie chciałabym sobie posiedzieć na przykład wiesz, w łóżku, poczytać książki, albo później na jakiś zajebisty spacer z psami. I, I uważam, że ten czas. Taki wiesz, sam ze sobą jest, jest super, jest potrzebny, a ja nigdy nie miałam takiego czasu sama ze sobą. Ja się bałam tego czasu. Ja się bałam, że ja siebie nie będę lubić, jak będę sama ze sobą. Mi się wydaje, że ty w ogóle wchodzisz teraz w najlepszy moment w swoim życiu. Też tak uważam, tak czuję. Że, że gdzieś tak, może też te, te słońce nie przebija się jeszcze przez chmury, ale kiedy to po prostu niebo zostanie bezchmurne, to jednak wydaje mi się, że będziesz wiedziała, w którą stronę spojrzeć, żeby znaleźć szczęście. Jak już rozmawialiśmy o Iwanie i o, o tym całym bałaganie dookoła tego, też mówiłaś, że kiedyś ludzie to tobą mocno manipulowali i potrafili obkręcić dookoła palca. Kiedy ty to zrozumiałeś, że tak jest? Hmm. Całkiem niedawno. Całkiem niedawno i, i rzeczywiście yy, to środowisko jest trudne, to, to internetowe, zresztą są, hmm. wiesz, i, i, I to też dużo mi pokazało, właśnie. Że, że myślałam, że wiesz, że jestem stabilna i, i twarda i wiem, czego chcę, wiem, wiem sama, co myślę. Natomiast po zastanowieniu się rzeczywiście y, czasami nie zachowywałam się jak ja, tylko, tylko jak ktoś inny, bo ktoś tego ode mnie oczekiwał, wiesz, zaznajamiając się ze mną, żeby nie powiedzieć, przyjaźniąc. Mm -hmm. Są ludzie, którzy naprawdę cię znają? Kurczę. Nie. Zobacz, to się wydaje. Takie proste pytanie. Nie. Nie, ale nie wynika to z tego, że ja jestem jakimś wiesz oszustą i jakąś, jakimś wiesz, hmm. permanentnym kłamcą, tylko wynika to raczej z, z takiej mojej obawy. Przed tym, że jadam komuś całego siebie, a ktoś się obróci, wiesz, plecami, nie? Bo ja z zewnątrz sprawiam wrażenie takiej bardzo twardej, mocnej kobiety, wiesz, charakternej, nie? A tak naprawdę w domu to ja jestem w ogóle jakieś, wiesz, ciepłe, kruchy, nie? Jestem taki puszego kruszek, który się może rozwalić, bo wiesz, ogląda jakieś kotki i, i wiesz, i to jest słodkie i urocze i ja potrafię płakać, nie? A w życiu takim codziennym, jak ktoś na mnie patrzy, to w życiu bo sobie o mnie czegoś takiego nie pomyślał. Hmm. Jak się zagłębi dobrze w tą twoją historię, to właśnie widać, że ta popularność, to wydaje mi się, że jest takim aspektem, który tobie bardzo przeszkadza w normalności, że ty byś chciała mieć dużo ludzi dookoła siebie, którzy uśmiechają się i są dla ciebie, bo ty jesteś. I hmm. to, moim zdaniem ta pewność tego wystarczyłaby tobie w 100%, żebyś miała takie serduszko pełne miłości. Jednak ja bym to tak, tak rozważał, że Jesteś człowiekiem, który osiągnął sukces, bo bardzo ciężko na niego pracował, ale ten sukces, o który ci tak naprawdę chodzi, ty wiesz, że się w jakiś sposób oddala. I dlatego zapytałem, czy są ludzie, którzy ciebie znają, bo, bo wydaje mi się, że ty nie potrzebujesz nowego samochodu albo mieszkania, ale właśnie. nie, absolutnie. absolutnie właśnie nie tego. Absolutnie nie. W ogóle wiesz co? Dla mnie jakieś tam kwestie finansowo-materialne nie są kwestiami gdzieś tam, z których ja mogę być, wiesz, prawdziwie dumna i, i wdzięczna. Ja jestem wdzięczna za, wiesz, za małe rzeczy. Ostatnio na przykład, wiesz, wyszłam ze znajomymi z. z Powiedzmy, impreza, ale to była posiadówka, gdzie tak naprawdę ja się źle czułam, więc całą, cały wieczór piłam herbatę z cytryną i wyszliśmy o siódmej rano i spadł pierwszy śnieg i to było takie mega urocze, wiesz? Dla mnie takie rzeczy mają, wiesz, znaczenie takie totalnie niematerialne. I ja lubię sobie kolekcjonować właśnie takie niematerialne rzeczy i, i ja wiem, czego ja potrzebuję w życiu. Ja nie potrzebuję, wiesz, nowego samochodu y, czy, czy nowego mieszkania. Ja potrzebuję osoby w swoim życiu, dla której będę ważna tak samo, jak ona będzie ważna dla mnie. Tyle. A co zobacz takie trudne? To w ogóle... Bardzo. Po prostu czasami wiesz, siedzę w domu i zastanawiam się, wiesz, jest tyle ludzi na świecie, nie? Jest tyle ludzi na świecie, mm -hmm. tyle ludzi jest wokół nas, mamy taką łatwość w poznawaniu ludzi. Łatwość, niełatwość. Zależy, jaką się jest osobą, ale na przykład tyle osób, wiesz, obserwuje mnie na Instagramie, czy tam na YouTubie, a ciężko jest znaleźć tą jedną perełkę. Może po prostu masz takie zawyżone wymagania. No teraz na pewno będę miała, i, i myślę, że to też będzie jeden z, z problemów. Może być jeden z problemów e, na przyszłość. To jakie masz wymagania? Tak, możemy sobie poteoretyzować. Jakie mam wymagania? Mhm. Już wiem, wiem na pewno, czego też nie chcę. I, I dla mnie najważniejsze jest to, żeby być z kimś, kto jest ambitny tak samo jak ja. Ja nie oczekuję od, tego, nie, nie oczekuję od, od faceta, żeby zarabiał dużo. Niech mhm. on sobie zarabia nawet 3000 zł, ale niech będzie ambitny, niech ma cel, niech do niego dąży niech będzie sfokusowany na, na pracy i na ulepszaniu siebie. Żeby po prostu miał jakieś pasje, y, jakieś pragnienia i żeby nie siedział w domu i żeby mm, był dobrym człowiekiem. Wbrew pozorom to wszystko jest banalnie proste, ale to jest naprawdę trudne. Naprawdę trudne, bo ludzie w tych czasach są bardzo zepsuci. I wierzy na przykład... Y, ja też przez ten okres, wiesz, tego pół roku, wiesz, mojego bycia single, singielką, poznałam wielu facetów. I, I zauważyłam, że na przykład mężczyzna, który ma pieniądze, myśli, że, że te pieniądze są dla niego jakąś tam furtką, nie? Do, do posiadania fajnej dziewczyny. Mhm. A często okazuje się, że tak naprawdę, wiesz, pod tym płaszczem, wiesz, finansowym nie kryje się totalnie nic, nie? Tylko świat nam pozwolił tak myśleć, w taki sposób. Tak. Więc dla mnie wiesz, samo posiadanie czegoś nie jest żadnym wyznacznikiem, że ktoś jest ambitny. Naprawdę chciałabym poznać ambitną osobę, która po prostu ma jakiś cel w życiu. Hmm, teraz tak sobie myślę, jak niewiele osób jednak jest ambitnych, albo też często jest ten problem, że kiedy poznajesz kogoś ambitnego, i pomyśl sobie, że jesteś osobą, która tyle samo pracuje, co ty. Mhm. I widzisz gdzieś przestrzeń na to, żeby siebie widzieć. A kto powiedział, że ja muszę pracować tyle co teraz? Wiesz, ja tak naprawdę byłam gotowa do tego, aby zmienić swoje życie. Wiesz, ja, kupi ja kupiłam dom, mm -hmm. ja chciałam mieć rodzinę i ja mam możliwość pracować mniej. Ale teraz nie będę tego robić, bo jest mi to zupełnie niepotrzebne. Natomiast ja już gdzieś tam mentalnie jestem na innym etapie. Ja zamiast, wiesz, pracować na okrągło po 12 godzin dziennie, czy robić milion rzeczy na raz, wolałabym zainwestować swój czas w rodzinę. Mm -hmm. To jest mój, wiesz, priorytet taki na przyszłość. Aczkolwiek no, wiele się zmieniło, więc, więc idę w tą pracę i wiesz, i lubię to robić, bo naj, naj, najważniejsze jest to, żeby też lubić to, co się robi. Ja naprawdę uwielbiam wszystko, co mm -hmm. robię. Ja uwielbiam być w salonie, uwielbiam wiesz, przyjmować klientów. I, I czasami jest tak, że na przykład, wiesz, że ja jestem w salonie i obcinam komuś włosy, a ktoś do mnie podchodzi i mówi: oh, To pani jeszcze? Stoi przy fotelu? No, stoję, bo to lubię, bo to jest normalność. Dla mnie to jest właśnie taki, wiesz, taki normalny. Czas w moim życiu. To jest taka uh -huh. pauza, że ja przychodzę, i jestem z Sylwią, mam kontakt, wiesz, z tymi klientami e, swoimi. To są też bardzo często moje stałe klientki, które znają mnie na przykład od 10 lat, nie? Uh -huh. I one nie patrzą na mnie, wiesz, jak na osobę z internetu. One wszystko o mnie wiedzą. Wiedzą o gdzieś tam jakichś, wiesz, moich zmartwieniach, mojej drodze. Wiesz, one też są ze mnie dumne. I to jest fajne. Uh -huh. Ja lubię tą normalność. To jest dla mnie normalność. Ja to lubię, ale mm, no, teraz jest czas na rodzinę. Może to kiedyś przyjdzie. Na pewno. Szczególnie, że wydaje mi się, że jak zaplanujesz, tak e, będzie. To póki nie ma tej rodziny, co jakie masz marzenia zawodowe? Moje marzenie zawodowe mm, się spełniło, wiesz, w marcu tego roku, kiedy otworzyłam, wiesz, bardzo duży salon w Warszawie. Mm -hmm. I jestem z niego naprawdę dumna. Jest świetny i. I to dało mi takie hmm, poczucie spełnienia, bo wcześniej było tak, że mnóstwo ludzi gdzieś tam depresjonowało ten mój sukces, no bo co to jest bycie fryzjerem, co to jest otworzenie salonu fryzjerskiego, wiesz. Ale to dało mi takie, takie poczucie spełnienia i ukojenia. Rozmawialiśmy tutaj o takich złych, powiedzmy, aspektach popularności, że ciężko zaufać, że też te związki są trudne. A jest jakaś terapeutyczna strona popularności dla ciebie? O Jezu, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Powiem Ci, że teraz przez te pół roku... W ogóle Instagram dla mnie był zawsze taką odskocznią i takim miejscem, gdzie ja po prostu mogę wejść i się schować. I wiesz, ja uwielbiam robić te Q&A. Ale te Q&A nie są fajne tylko dla tych osób, które to czytają. Tylko też to jest dla mnie jakiś tam rodzaj, wiesz, terapii i możliwość uzewnętrznienia niektórych swoich emocji, wyrzucenia ich, wiesz, wyplucia ich z siebie. I, i to jest fajne. Też traktuję to właśnie w ten sposób, że, że to daje mi gdzieś tam jakieś takie, jakąś taką możliwość po prostu wyrzucenia z siebie tego, co we mnie tkwi. Mm -hmm. A są tam trudne pytania, takie, które cię na przykład bolą. Tam są różne pytania. Tam są różne pytania, począwszy od, od tego, jak wyjść z jakiejś, wiesz, dupy życiowej, kiedy, kiedy umrze ci rodzic, po pytania typu, jakie radzisz mi buty, wiesz, założyć na imprezę, nie? Więc tam, tam jest rozstrzał tych pytań naprawdę bardzo różny, ale moi widzowie nauczyli się, że mogą ze mną rozmawiać na różne tematy, więc też tam są poruszane bardzo ciężkie tematy. Tak jak tutaj, ty potrafisz bardzo dyplomatycznie dookoła opowiedzieć o wielu, wielu kwestiach. Naprawdę? Ja zawsze, zawsze myślę, że... Mm... Zobaczysz się zarumieniłaś. Nie, nie zarumieniłam się, tylko po prostu ja nie Faktycznie chcę zrobić... Faktycznie nic nie widać. Nie chcę zrobić, wiesz, nikomu, nikomu krzywdy, bo, bo wiesz, mówić można, nie? I, mm -hmm. i mówić można dużo, Rozbawiam. ale wydaje mi się, że też, wiesz, tym wszystkim ważny jest taki balans i, i, i no po prostu no, no nie można być chujem, no. No, nie można. że ale, ale znaczy, to... można, nie? Ale, ale po co? Po co? Wydaje mi się, że komu chcesz, to potrafisz. <noise> Już to pokazałaś, ale też po prostu dobrze dbasz o tych, na których ci zależy i z którymi jesteś tak. bliska, no bo... Dla mnie nadal jesteś taką książką, która jest tylko do <laughs> połowy otwarta i że można zerkać po prostu, wiesz, przez, przez Judasza. Czyli rozumiem, że jak napiszę książkę, to ją kupisz? Tak, tak. I tak samo akurat była u mnie Maja Sableska, z którą zresztą się znacie i ona tak. też mówiła, że pisze książkę. Ale chciałbym tą książkę taką faktycznie od serduszka i od ciebie i od Maji. Jezu, powiem ci, że jak napiszę książkę, to na pewno pierwszy temat, y o którym będę musiała pogadać, to na pewno jest, jest, jest temat mojej mamy i, i, i moja rodzina mm. najbliższa, bo wiesz, ja tak naprawdę w swoim życiu mam tylko mamę i trzy siostry. Nie mam już nikogo innego, to jest tyle. Więc na pewno muszę z nimi przegadać pewne kwestie, ale chciałabym, żeby to była taka spowiedź, wiesz, żeby ludzie naprawdę zobaczyli, jak to było. To będzie niesamowicie trudne dla mnie. Myślę, że to będzie ciężki okres w ogóle pisania tego. Mm -hmm. Natomiast natomiast to jest takie moje, wiesz, moje marzenie i, i wtedy. Czuję, że to też będzie taki, może, kolejny etap dla mnie. To na pewno się nie stanie teraz. Yy, nigdy nie sądziłam, że napiszę książkę, a miałam wiele propozycji napisania książki, ale po prostu uważam, że to nie jest teraz dla mnie dobry moment, ale wiem, że to zrobię i wiem, że to będzie takie oczyszczające. No, myślę, że tak. Że to w ogóle ten wątek z twoją mamą to jest dużo bardziej rozbudowany. Mm? To on jest bardzo, 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 bardzo mocno rozbudowany. Tam jest wiele rzeczy. Które będą bardzo interesujące w książce, tak. ale bardzo trudne do napisania. Mam kumpla popularnego, który był mnie na tym podcaście i był alkoholikiem. Mm -hmm. I powiedział mi: Wiesz co, jak piszę tę książkę, to znowu zacząłem mieć ochotę grzać. Oh! Straszne to jest. Mówi, piszę powoli, bo dojeżdżają mi te wszystkie wspomnienia. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że ten okres pisania jest e, niestety. Bardzo pochłaniający, kiedy chce się napisać prawdę. prawdę. No. Mm -hmm. Ale ja myślę, że to będzie trudna rozmowa z mamą, natomiast moja mama też się zmieniła na przestrzeni, wiesz, tego czasu mojego w internecie i na początku było tak, Sylwia, nie pisz o tym, że byliśmy biedni, to jest wstyd, Sylwia nie już tak, no, nie mów takich rzeczy, teraz ma wyrąbane, wiesz, czyta, kibicuje mi, serduszkuje, wiesz. No też dlatego, że wie, że to idzie, no to jest zupełnie inna świadomość tego wszystkiego, że kiedy wierzysz, że tak, ty to okrzepłaś, rozumiesz to, wiesz, znasz swoją wartość, znasz swoją markę. Tak. To nie jest tak, że napisałem do ciebie na podcast i powiedziałem, jupi, jupi, już biegnę, super, świetnie, tylko jednak e, rok e, czekałem na to, żeby z tobą e, porozmawiać, no tak, a pomyśl sobie, sobie, jak rok temu by ta te rozmowa wyglądała. Nie, właśnie dlatego powiem ci, że jak ty napisałeś do mnie rok temu, ja zobaczyłam, co ty robisz i, i, i wiesz, to było, to było spoko. Ja zobaczyłam, kurde, fajny gość w ogóle, strasznie mi się wpadał twój głos. Ja mówię, tak. Boże, no właśnie, no nie wiem, czy przystojny, bo ciebie nigdzie nie ma nie w tym internecie, ale sobie myślę, Boże, jaki ma super głos, fajnie prowadzi te rozmowy, ale ja nie byłam wtedy w takim momencie, że ja czułam, że ja mam coś ciekawego do powiedzenia. Wiesz, tak sobie myślę, o czym ty ze mną będziesz rozmawiał? I później napisać kolejny i kolejny i kolejny, aż w końcu koleżanka do mnie napisała, ej, no odezwij się do niego, bo on pisze do mnie, żebyś się do niego odezwała. Nie, 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 tak nie było. Coś takiego było? Nie, 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 ja powiedziałem, nie lubię jej, bo mi nie odpisuje. A, no to widzisz, no to... Faktycznie, no to... żebyś się odezwała do tak, mnie. Tak, i napisała do mnie, ej, odezwij się. I ja napisałam, że kurde, że, mm, że nie, ale... Ale czuję, że po prostu wiesz, pewne rzeczy w moim życiu się dzieją po coś, i jeżeli ktoś na przykład że jest w dupie życiowej i sobie myśli, że nie wyjdzie z tej dupy życiowej, a może mnie usłyszeć i może sobie pomyśleć, kurde, jest teraz źle, ale może być lepiej, to uważam, że to ma sens. Jasne, że tak. Twoja ulubiona książka to człowiek o 24 twarzach, a ty ile miałaś twarzy? Mm. No kilka było. Kilka było. Mhm. Na pewno to była taka, wiesz, buntowniczka yy, yy, z gimnazjum. Później była twarz yy, po prostu zmęczona całym życiem yy, yy, i bojąca się oddychać, żeby ktoś mnie nie zaatakował w szkole, wiesz, żeby ktoś mnie nie uderzył, bo też takie rzeczy, mhm. wiesz, miały miejsce. Yy, później była osoba, która chciała bardzo mocno coś osiągnąć w życiu, ale nie po to, żeby osiągnąć dla samego osiągania, tylko żeby udowodnić innym, że jest fajna. A później już ta pracowita, fajna, dążąca do, do celu i, i mająca wszystko w dupie. Później oddana miłości i, i, i skuzywana bardzo mocno na, na posiadaniu rodziny. A teraz jest mam twarz, taką trochę, wiesz, na. Żeby nie powiedzieć, że na wyjebce, ale. Bo dużo rzeczy wiesz, jest dla mnie w życiu ważne, mm -hmm. ale też dużo rzeczy mnie nie interesuje i przestało mnie interesować. I zaczęłam mieć dużo rzeczy w dupie. To jest fajne. Mam taki luz. Ta dziewczyna, która miała niezbyt ciekawe myśli w szkole, mogłaby sobie wymarzyć, że będzie taką kobietą? Coś ty. W życiu. To jakie wtedy miałaś marzenia? Żeby zmienić szkołę. Coś to było przyziemne. Moje marzenie. To było naprawdę, to było moje marzenie. Dla ciebie przyziemne, ale dla mnie wtedy to był po prostu, wiesz, jakiś główny punkt w ogóle spełnienia mojego, wiesz. Ale ty moje... zmieniłaś szkołę w trakcie jej trwania, czy po nie prostu przeszłaś? Nie zmieniłam właśnie. Ten, okay. Nie zmieniłam właśnie, bo moja mama nie chciała, żebym zmieniła szkołę i miałam możliwość, wiesz, zmiany szkoły do do, do Salesian, gdzie wiesz, no... To była szkoła katolicka. Mhm. Y, natomiast no, moja mama po prostu nie chciała robić, wiesz, m, zachodu, nie chciała zmieniać mi szkoły, tylko mówiła, nie przesadzaj, idziesz tam i tyle, nie? To chyba też nie mówiłaś o tym, co się dzieje. Aż tak nie. Aż tak nie, po prostu powiem ci, że ja sama bałam się tego wszystkiego, wiesz, jak ja czytałam te listy i te liściki, wiesz, i, i po prostu, wiesz, to takie popychanie, wiesz, m, między ludźmi, to mi tak zryło strasznie głowę, że, że ja się w ogóle bałam powiedzieć cokolwiek, bo bałam się, że wiesz, moja mama pójdzie do szkoły, będę miała jeszcze bardziej przerąbane, nie? Mm -hmm. Natomiast no, to był na tyle ciężki czas, że nauczyciele widzieli, co się dzieje. Nauczyciele widzieli, wiesz, w jakim byłam stanie psychicznym i yy, widzieli, że gdzieś tam się chowam po kątach, żeby mi nikt nie zrobił krzywdy i nic z tym nie robili, nie? Wreszcie to, rzecz, jest to ja inter... miałam przerąbane, bo wzywali mnie na dywanik i, i wiesz, i na przykład ja musiałam zmazywać, wiesz, ze ściany, bo ktoś napisał gaczorek to kurwa, czy szmata, czy inne, wiesz, wyzwiska, nie? I ja to musiałam sama zmywać, a ci ludzie się na mnie patrzyli i się z tego śmiali, nie? Powiem ci, to, to był naprawdę okropny okres mojego życia. Niewyobrażalne wręcz, tak patrząc na to dzisiaj, jak sobie o tym rozmawiamy, mhm. jednak dzieci są bardzo, i to bardzo bezlitosna. Wydaje mi się, że teraz część z nich może się legitymować tym, że chodziło do tej samej szkoły co ty. Tak, ale najśmieszniejsze w tej historii jest to, że taki mój największy oprawca, e, oprawczyni, napisała do mnie 5 lat temu: cześć Sylwia, czy mogłabyś zareklamować mój sklep? A ja czytam tą wiadomość, co myślę: Co kurwa? Ty nawet nie wiesz, dziewczyna, jakie te szambo mi zrobiłaś wiesz, w głowie? Jak ja się czułam wtedy? I jak ja bardzo nienawidziłam swojego życia. Wiesz, że ja przychodziłam do domu i ja po prostu ja wyłam. Nienawidziłam swojego życia, a ona się mnie pyta teraz, jakby nigdy, nic, czy ja zareklamuję jej sklep. Jedyne, co mogłabym zrobić, to spalić jej ten sklep. Przysięgam. No i co odpisałaś? Nic. A nie kusiło? Nie. Absolutnie nie, jestem ponad tym. <laughs> no, jak zaciskasz te zęby, to zęby. <laughs> nie. nie, no, absolutnie nie kusiło mnie, ale wiesz, ale po prostu to było coś takiego, że wchodzę, patrzę, widzę wiadomość, i mówię, co. Jeszcze miałam taką nadzieję, że może mi napisze, wiesz, Sylwia? Z perspektywy czasu zastanowiłam się nad tym. Wiesz, przepraszam cię, nie, że tak cię gnębiłam mhm. i nękałam mnie, a tam zareklamujesz mój sklep? No ja pierdolę. W show się też cię kiedyś coś takiego spotkało, że ktoś cię źle potraktował? Nie. A żyjesz z kimś w otwartym konflikcie? Nie. Hmm. Taka kochana, pokojowa? Nie, raczej wiesz, nie doprowadzam do takich sytuacji, żeby z kimś wiesz. Mieć konflikt, też bardzo. Selekcjonuję sobie te znajomości, jednak wiesz, tak, wchodzę w nie bardzo świadomie i, i właśnie nie chcę tego rozczarowania, nie chcę jakichś tam negatywnych emocji, wiesz. Internet nie jest mhm. dla mnie źródłem, w którym ja mogę gdzieś tam, w sensie mogę wszystko, nie? Ale nie chcę, żeby był źródłem do jakichś konfliktów, wiesz, do dobrania jakichś tam, wiesz, swoich prywatnych, wiesz. Rzeczy do urządzenia, jakichś bujek albo przepychanek między mną a drugą osobą, więc unikam takich sytuacji. Lubić zapach prania, więc myślałem, że. Tak, bardzo lubię zapach prania. Franko to jest najlepsze, co może być. Zapach prania jest świetny, no? To co teraz czytasz, oglądasz, jak masz tak dużo czasu ze sobą, już zmierzając do brzegu tej rozmowy? Teraz czytam taką książkę o umyśle. Nie podam Ci dokładnie mm, tytułu ale dużo tam jest fajnych rzeczy wiesz w niej zawartych między innymi to, że y, musimy głęboko w coś wierzyć, żeby to stało się rzeczywistością, że jak się wiesz gdzieś tam zakotwiczymy w tych takich naszych negatywnych myślach i y, w tym, że teraz jest nie najlepiej, to że będzie ciągle nie najlepiej, nie? Powiem ci, że ja na początku, jak miałam te wszystkie takie wiesz negatywne rzeczy, to ja Prawie wpadłam do kanału, rozumiesz to? Po prostu pisząc posta na Instagram, że moje życie jest tak chujowe, tak do dupy, idę i byłam jak, jak, jak ta baba z memów, nie? że wpada w kanał. I autentycznie wpadłabym w kanał i nagrywam, wiesz, nagrywam relacje, że prawie wpadłam w kanał i ptak prawie we mnie wleciał, rozumiesz to? Więc jak ty fokusujesz się na takich negatywnych rzeczach, to po prostu te negatywne rzeczy przychodzą. A jak jesteś pozytywny, i może nawet nie do końca pozytywny, tylko po prostu już stwierdzasz, dobra, no było tak strasznie chujowo, teraz idę do przodu, będzie lepiej i masz jakąś taką nadzieję, to jest okej. Okay. Świat nie kończy się, wiesz, na, na, na kilku okropnych sytuacjach. Życie leci dalej, i, i od ciebie zależy to. Co ty z niego wyciągniesz? Bo ja mogłabym się, wiesz, zapaść pod ziemię i gdzieś tam po prostu zaprzyjaźnić ze smutkiem, z tą nienawiścią, że tak się, wiesz, wszystko mm -hmm. podziało, ale nie chcę. No, mogłabyś mieć w sobie dużo jadu, patrząc na to, czym nasiąkałaś, jak byłaś dzieckiem, potem tak. to życie wielokrotnie jednak. Ale nie chcę, ja nie lubię siebie takiej. Ja nie lubię siebie takiej, i ja też kiedyś nad sobą pracowałam, żeby taka nie być. Ja nie chcę mieć w sobie nienawiści, nie lubię mieć w sobie negatywnych emocji. Ja lubię się cieszyć. Ja lubię być radosna i lubię mieć pozytywne nastawienie i myśli. Ale łatwo ciebie odpalić. Oczywiście. Oglądałem, oglądałem odcinek z twoimi siostrami, i te karteczki i tak dalej, to jednak tamto, że jesteś wybuchowa, było dla cztery razy na tak. Tak. Że jesteś impulsywna mm. również. Dlatego też zapytałem się ciebie w trakcie tej rozmowy o tą toksyczność. Czy ty też byłaś, bo... To są takie rzeczy jednak, które ma się często w sobie, że jeżeli się odpalasz... Kurczę, jednak, jednak, jednak stwierdzam, że ja nie byłam toksyczna. Ja miałam przejebane w tym związku po prostu, wiesz. I, e, i to jest logiczne, że jesteś zła, bo twój facet po prostu gdzieś tam, wiesz, e, interesuje się innymi dziewczynami. Nie, nie byłam toksyczna. Wydaje mi się, że w ogóle ja nie jestem taką osobą, bo ja gdzieś tam zawsze szukam e, po, pozytywów w mhm. czymś. I, I czasami jestem wręcz taka... E, Wkurwiająca, bo wiesz, bo ja chcę, żeby już było dobrze. Ja nie chcę, żeby ktoś był na mnie zły. Nie chcę w ogóle jakiejś takiej, wiesz, ciszy. Nie chcę, żeby ktoś się źle czuł. Wiesz, I ja mam coś takiego, że czasami rzeczywiście ktoś mnie jest w stanie wkurzyć bardzo szybko, ale trochę się zmieniłam. Pracuję nad tym i, i daję sobie trzy oddechy i przemyślę. Ale jeżeli się już odpalę, to i powiem komuś, wiesz, Prawda, bo to nigdy nie jest mm -hmm. na zasadzie, wiesz, że ja kogoś y, na przykład szykanuję, bo coś, tylko zawsze coś się rzeczywiście wydarza, że ktoś mi zrobi jakąś krzywdę, albo ktoś coś rzeczywiście zepsuje na tyle, że to y, ma wpływ na, na, na ważne dla mnie rzeczy. To ja nie chcę się obrażać. Ja chcę po rozmowie takiej, wiesz, wyjaśniającej, y, po, <laughs> po wypuszczeniu tych emocji, ja chcę dalej się przyjaźnić, ja chcę być dalej koleżanką, chcę, żeby było dobrze. A mnóstwo osób. Tego nie rozumie i ja mi się w sumie nie dziwię, nie? bo z jednej strony wiesz, jakiś furia tutaj krzyczy na mnie, że coś wiesz, się zepsuło, po czym przychodzi i chce iść na kawę, nie? albo na piwo, albo zaraz już mówi, że. Czyli ty wybuchasz i za pięć minut chcesz się pogodzić. Nie pogodzić, jak chcesz, żeby było normalnie, wiesz? No, no co pogodzić, tak no. No, nazwijmy to pogodzić. Tylko wiesz, no, jak ktoś ci coś zepsuje, od czego bardzo zależy, od czego zależy duże rzeczy, to też masz prawo, wiesz, zwrócić komuś uwagę, nie? Mhm. No I, i przez to, że ja jestem miła kochana i staram się zawsze wiesz, być pozytywna. To, to czasami jak się odpalę, to ludzie mają takie o! są w szoku, nie. Mm. A później ja już chcę normalnie. Mnie byś nie zaskoczyła. Nie. Jak wyglądasz na taką, co jak krzyknie, to. A ja nie lubię krzyczeć, wiesz? No ja wiem, ale to nie trzeba lubić. Żeby krzyknąć, nie trzeba lubić krzyczeć. Ale ja chyba rzadko krzyczę. Raczej ale jak, mówię jak krzyczysz, tak, to na czterech piętrach. Nie. <laughs> tak, że nie. z tego czwartego to to Edytę A z drugiego w... wołałaś bez problemu. A w życiu, nie, bo my sobie pukałyśmy po yy, kaloryferze, wiesz? Mieliśmy taki szyfr. I jak pukałeś w kaloryfer, to ona słyszała u siebie i wiedziała, że ma do mnie przyjść. Jak miałam karę, to miałyśmy właśnie taki szyfr i że zawsze ona przychodzi pytać, "Dobry pani panie Anetko, czy Sylwia mogłaby do mnie przyjść, bo mam jakiś problem? No i czasami się udawało, ale moja mama nie była głupia, więc rzadko. Za co miałeś najczęściej karę? Mm, no za wagary, a za co? No nie mam pojęcia. No, no za wagary, oczywiście, że za wagary. I co ty robisz na tych wagarach? A różne fajne rzeczy. Ale najgorzej było, jak wtedy byłam na tych wagarach miesiąc, o, o których Ci mówiłam. Mhm. I wtedy był luty. I było zimno. Była zima. I ja przez 8 godzin siedziałam ze znajomymi na ławkach. Było zimno jak cholera. No i wracałam do domu i, i było fajnie. W sensie wiesz, ja też nie byłam takim do końca grzecznym dzieckiem, bo przez to, że miałam takie problemy w tej szkole, to często się odpalałam, wiesz, na lekcjach, nie? Mhm. I z kolegami robiliśmy różne rzeczy, wiesz, w klasie. I z perspektywy czasu wiem, że to nie do końca było, wiesz, yy, fajne i zabawne, ale wtedy mnie to bawiło i, i, i pozwalało mi na chwilę zapomnieć, wiesz, o, o tych przerwach w szkole, bo przerwy były najgorsze. Tym bardziej mnie to dziwi, ale będę czekał na ten fragment w książce. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było mi Ciebie poznać. Dziękuję również.